Wołanie obecne w moim sercu, które zwróciło mnie ku duchowym poszukiwaniom, były pragnieniem powrotu do tego, co wiedziałem od zawsze. Każde odkrycie jest w rzeczywistości powrotem do większego fragmentu już obecnej pełni naszej istoty. Już jako nastolatek doświadczyłem spontanicznych momentów przebudzenia do obecności. Mając 19 lat, zobaczyłem siebie jaką czystą przestrzeń, wolną od myśli, trosk, uczucia nieadekwatności obecnej we mnie niemal od zawsze, widząc siebie jako przestrzeń wolną od czasu i wszelkich pojęć. Usłyszałem wówczas sobie głos, który wydawał się wówczas być czymś głosem, który powiedział mi, że otwiera się przede mną duchowa ścieżka i choć już teraz jestem tego, czego będę na niej poszukiwać, to cała podróż jest konieczna dla doświadczeń, dzięki którym będę w stanie lepiej zrozumieć innych ludzi, abym był w stanie im pomóc na ich własnej ścieżce przebudzenia. Niedługo po tym po raz kolejny powróciłem do dawnego, ograniczonego widzenia siebie. Moje poszukiwania głębszej odpowiedzi zaprowadziły mnie na studia filozoficzne, które były bardziej wyborem młodego człowieka, który nie miał pojęcia, jakie jest jego miejsce w tym świecie, niż autentyczną, świadomą decyzją. Filozofia, oferując jedynie pytania, pozostawiła mnie nadal głodnego w moim życiu żywej odpowiedzi. To wtedy po raz kolejny usłyszałem głos, który wydał się być nade mną, który to powiedział: leć do Indii. W świecie, którego ani trochę nie rozumiałem, taka odpowiedź miała dla mnie autentyczny sens. Po 3 latach, które spędziłem nadal w Polsce na duchowych praktykach, medytacji, samotnych wędrówkach po górach i spotkaniach z przebudzonymi nauczycielami duchowymi, znalazłem się w miejscu, w którym poszukiwania oświecenia wydały się we mnie wyczerpać. Głębiej czułem jednak, że pomimo spokoju, który w sobie odkryłem, jest jeszcze coś więcej. Wsiadając samolot do Indii, nie czułem się jak poszukiwacz duchowy, nalegający na oświecenie, ale jak uskrzydlone serce cieszące się podróżą do domu. Kiedy usiadłem w aśramie Ramana Maharishiego w Tiruvannamalai, nie było we mnie obecnego żadnego poszukiwania ani chęci osiągnięcia czegokolwiek. Jedyne, czego chciałem, to po prostu być tutaj. Jedyne, czego chciałem, to być dokładnie taki, jaki jestem w tym momencie. I to spełnione pragnienie niczego więcej, ponad moim własnym istnieniem, było ostateczną odpowiedzią i przebudzeniem, którego już nie szukałem, a którym pozwoliłem sobie być. Moja radość zaprowadziła mnie tego wieczoru na satsang z Hantim Markiem Kopikarem. Pragnąłem spojrzeć w oczy kogoś, kto również widział wszystko jako otwartość samą w sobie. W jego spojrzeniu ujrzałem moje własne istnienie. Spoglądając na kolejne osoby, wiedziałem jedynie otwarte okna tego jedynego istnienia. Kolejne 5,5 roku spędziłem na integracji tego rozpoznania, podróżując po Indii i Nepalu, spotykając wiele szlachetnych serc i promiennych obecności. Moja podróż trwa nadal. Jestem tutaj, aby zaprosić i Ciebie do tego wiecznie otwartego zaproszenia życia. Jestem tutaj, aby odkrywać bez końca tajemnicę tego życia. Jesteśmy tutaj, aby odkrywając naszą jedność z duchem, stać się pełnią, ekspresją i wyrazem prawdy naszego serca. Jesteśmy tutaj, aby przebudzając się do miłości, którą jesteśmy, być jej aktywnym wyrazem w działaniu. Michał Sornat. Wszystko jest darem. To, czego doświadczasz, jest największym darem duchowej ewolucji, jakkolwiek niewygodne i trudne może się to wydawać. Zawsze znajdujesz się na najwyższej ścieżce realizacji Twojego potencjału i pierwotnej, boskiej natury tego, czym jesteś w esencji.
Tak wygląda to, czego potrzebujesz, aby zgłębić znaczenie prawdziwego szczęścia, jak scenariusz Twojego życia. Nie musi Ci się to podobać. Nie musisz próbować tego akceptować. Możesz nienawidzić całym sobą aktualny rozdział powieści Twojego życia, bo nawet to doświadczenie niezgody na to, co jest, jest częścią ścieżki Twojego najwyższego potencjału i transcendencji. Odetchnijmy wspólnie w tej świadomości, w tym zaproszeniu. Bóg, który jest tak naprawdę Twoją fundamentalną naturą, Twojej boskiej esencji, zawsze prezentuje przed Tobą jedynie najwyższy z możliwych darów. Posiadamy wolność do tego, aby interpretować sobie naszym umysłem cały pejzaż okoliczności, które prezentuje przed nami życie, myśląc, że to, co się wydarza, jest przeciwko nam, że musielibyśmy czymś zawinić, że najwyraźniej robimy coś nie tak, spotykając się z tymi wyzwaniami, tymi kłodami. I podobnie, kiedy wydarza się coś, co zaspokaja nasze pragnienia i preferencje, możemy wyobrazić sobie, że musielibyśmy sobie czymś zasłużyć, teraz robimy wszystko dobrze, znajdując się na właściwej ścieżce. Co jeśli to wszystko jest jedynie naszą niewinną interpretacją? Co jeśli są to jedynie nasze projekcje oparte na mentalności dziecka, które zostaje za coś nagrodzone albo karane, jakby Bóg był naszym karzącym rodzicem, który może być zadowolony albo zły? No dobrze, ale przecież jest coś takiego jak zło. Co jest dobrego w tym, że ktoś zachorował na nowotwora albo jego dom stanął w płomieniach? Co może być dobrego w cierpieniu? Tak, to wszystko jest przykre, jednak spoglądając wizją samego serca, samego ducha, każde z takich pozornie tragicznych albo trudnych doświadczeń jest katalizatorem głębokiej transformacji, która w łatwych, komfortowych warunkach naszego życia mogłaby nie zostać zainicjowana. Dlatego choroba jest w rzeczywistości symptomem uleczenia. Trudność jest procesem rozwiązania niejasnej sytuacji. Inteligencja życia prezentuje przed nami dokładnie takie doświadczenia, które konfrontują nas z naszymi ograniczonymi przekonaniami oraz głębokimi uczuciami, którym w przeciwnym wypadku moglibyśmy nie dać naszej uwagi. Życie zmusza nas w kochający sposób, jakkolwiek czasem srogi, do tego, aby spojrzeć głęboko w siebie. Nowotwór, który nagle niespodziewanie przewraca nasze życie do góry nogami, może być zaproszeniem do tego, aby zwolnić tempo dotychczasowego życia i oddać się kontemplacji własnego serca i głębokich potrzeb, które dotychczas notorycznie były spychane na margines świadomości. I zamiast pogrążania się w lęku przed śmiercią, przebudzić się do duszy, która nie może umrzeć, pozwalając sobie w pełni skonfrontować się i doświadczyć tego lęku. Dom, który jednej nocy zamienia się w zgliszcza, może być zaproszeniem do tego, aby porzucić swoją dumę i zwrócić się o pomoc do innych ludzi, konfrontując się z uczuciem wstydu. I być może przekonać się, jak wiele dobra i hojności serca obecne jest dookoła, co może być darem otwarcia również i naszego serca. Depresja i głębokie poczucie zagubienia i niemocy naciska na nas swoją niezaprzeczalną intensywnością, zmuszając nas do tego, aby w końcu przestać uciekać przed bólem, lecz zamiast tego spojrzeć na niego i przeżywać go w pełni, odnajdując w tym nie słabość, lecz siłę. Pokaż mi cokolwiek, co wydaje się być złe, a spoglądając na to z miejsca tego zaproszenia, którym dzielę się dzisiaj, możemy wspólnie dostrzec w tym wyciągniętą rękę Boga ku Tobie. I nie oznacza to, że mamy się cieszyć z nieszczęścia albo je akceptować. Jednak nie musimy postrzegać niczego jako wroga, który nie ma dla nas żadnego daru. Wszystko jest darem. Nie istnieje nic, co nie byłoby prezentem od Boga. Szczęście, prawdziwe szczęście, nie wygląda jak komfort. Szczęście jest pogłębiającą się integracją naszej ludzkiej, ograniczonej wizji z wizją ducha, którym jesteśmy. A duch, który jest naszym duchowym sercem świadomości, pragnie uleczyć w nas każde miejsce, które czuje się oddzielone od miłości Boga. I robi to poprzez to,
co nas spotyka jako zaproszenie do tego, aby w obecności okoliczności życia skonfrontować nas z bólem, który nosimy w sobie. Nie po to, aby cierpieć, lecz po to, aby się od niego uwolnić, pozwalając sobie go przeżyć i doświadczyć w pełni, bez żadnych mechanizmów obronnych. Jednym z takich psychologicznych mechanizmów obronnych jest silne przekonanie o tym, że dana trudność nie posiada nas żadnego najmniejszego daru, jakby życie było dla nas jedynie złe i nie stało po naszej stronie, lecz wręcz konspirowało przeciwko nam. Przywdziewamy wtedy na siłę pozę malkontenta, który czuje się oszukany i obrażony na życie, obwiniając albo siebie, albo innych ludzi, albo nawet Boga. Ktoś taki, pogrążając się w obwinianiu, ucieka swoją uwagą od bezpośredności uczuć, z którymi się spotyka w trudnej sytuacji, będąc zajęty postrzeganiem siebie jako ofiary. Żyje bardziej opowieścią o swoim nieszczęściu, za które obwinia kogoś, niż w otwarty, dzielny, pozbawiony gardy sposób spotyka się z bólem. Bo myśli, że spotkanie z bólem w niczym mu nie pomoże, tymczasem właśnie to spotkanie i konfrontacja jest uwagą, której potrzebuje, aby doświadczyć głębszej ulgi, do której zaprasza go niechciany ból. Jest to jedna z najwyższych praktyk duchowych, brak ucieczki przed bólem. Nie pogrążenie się w nim, nie robienie z jego kluczowego elementu opowieści o tym, jacy jesteśmy biedni, lecz nagie, otwarte, intensywne spotkanie się z jego obecnością. Mało kto o tym mówi, bo niemal nikt nie chce o tym słyszeć. Interesujemy się duchowością zwykle z tego samego motywu, dla którego interesujemy się czymkolwiek. Szukamy jakiejś metody, która w magiczny sposób zapewni nam życie pozbawione bólu. I nie ma w tym nic złego, bo jest to zrozumiałe, jednak sekret głębokiego poczucia pełni i prawdziwego szczęścia zawiera się w gotowości i odwadze do tego, aby spojrzeć prosto w oczy temu, co czujemy, cokolwiek by to nie było. Kiedy spotyka cię coś, co wynosi na powierzchnię twojej świadomości uwagi dane uczucie, możesz przynajmniej rozważyć możliwość tego, że jest to cenna okazja uleczenia i transformacji, zamiast skupiać się na interpretowaniu danego wydarzenia poprzez soczewkę ocen, krytyki i obwiniania. To jest zaproszenie duchowego wojownika, który nie walczy z niczym, lecz pozwala w pokorze, aby geniusz życia zrobił z nim to, czego chce od niego Bóg. Odnalazł miłość w miejscach, które o nie zapomniały. Ból zwraca o jego uwagę na te miejsca, dlatego dziękuję bólowi za jego rolę, zamiast jedynie go przeklinać i nienawidzieć. Tak wygląda zaproszenie do życia. Tak wygląda wyciągnięta dłoń samego Boga ku tobie. Jak twoje doświadczenie, jakkolwiek trudne i niełatwe może się to wydać. Dziękuję ci za tę chwilę. Każdy z nas uczestniczy w unikalny sposób w tym świętym procesie. Dlatego dzielę się tymi słowami, mając cały czas współczucie dla niuansów naszych doświadczeń, które potrafią być też nieraz niezwykle trudnym wyzwaniem. Jednak właśnie dlatego, że czasem jest nam trudno, powinniśmy przypomnieć sobie o tym, że nic nigdy nie jest wymierzone przeciwko nam i zawsze zmierzamy do miejsca naszego najwyższego przeznaczenia. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam najtrudniej to dostrzec i wydaje się, że jest zupełnie przeciwnie. Kocham cię i kocham twoje serce, które jest zawsze otwarte na spotkanie z tym, co jest gotowe powrócić do miłości, dzięki twojej gotowości do spotkania się z tym, co woła o twoją uwagę. Prawda, która nie posiada przeciwieństwa. Prawda nie ma potrzeby nalegania na własne zdanie. Prawda nie próbuje nikogo przekonywać o sobie. Prawda nigdy nie walczy o własne racje, gdyż ich nie posiada, dlatego nie ma nawet z kim toczyć wojen. To dosyć interesujące, widząc tę powszechną ludzką tendencję do posiadania jakiegoś stanowiska, mające w sobie emocjonalny ładunek nalegań na własną rację. Niemal każdy gra w tę grę wymuszania i bronienia własnych przekonań. Nie każdy robi to zauważalnie wprost, ale niemal każdy jest nauczony i przysposobiony do tego typu szermierki. Nawet albo szczególnie w duchowych kręgach
kiedy jak na ironię zdarza się nam wchodzić w rolę rycerzy prawdy, korując innych albo tocząc ze sobą samym pouczające monologi, przywołując siebie samych na dywanik wewnętrznej krytyki w imię rzekomego samodoskonalenia. Skąd te nalegania? To zupełnie normalne, że możemy posiadać swoje zdanie na jakiś temat, lecz posiadanie zdania nie musi oznaczać, że będziemy próbować go bronić albo wymuszać jego słuszność na innych. Posiadanie zdania, a udowadnianie jego prawdziwości albo przekonywanie o tym innych to dwa oddzielne światy. Dlaczego zatem tak bardzo zależy nam na wymuszaniu naszej racji? Jeśli stoi za nim prawda, to dlaczego mielibyśmy jej bronić? W moim nadal krótkim życiu spotkałem może dosłownie kilka osób, które były wolne od tej wojny. Kiedy słyszę czyjeś słowa, to niezwykle często wyczuwam pod nim niewyrażalny wprost emocjonalny ładunek. To jest tak, jakby większość ludzi mówiła wiele, lecz nie wyrażała otwarcie i wprost tego, co naprawdę ma w nich miejsce. Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś zamiast sprzedawania ci swojego obrazu rzeczywistości powiedziałby, że nie czuje się doceniony i dlatego, że czuje się doceniony i ważny, posiada potrzebę wmawiania ci, że tak naprawdę jest tak i tak. Łudząc się na to, że wymuszając swoją percepcję na tobie, poczuje się w ten sposób bardziej szanowany. Prawdopodobnie nigdy nie usłyszałeś czegoś podobnego i nie usłyszysz tego od ludzi chowających się w strukturze ego, bo to samo ego opiera się na bronieniu niewinnej szczerości pod jawnym otwarciem i wyrażeniem siebie. Jeśli słuchasz innych nieco uważniej, to zobacz, że treść ich słów często odbiega od ich rzeczywistej postawy i prawdziwych, odczuwalnych motywów. Jednym z filarów niezdrowego ego jest właśnie ta kompulsywna potrzeba sprzedawania swojego obrazu świata innym. Niezintegrowane ego karmi się taką formą umacniania wyobrażenia o własnej słuszności, w którą cały czas podskórnie wątpi. I właśnie dlatego, że w nią wątpi, właśnie dlatego będzie stale szukać zewnętrznych form potwierdzania swoich racji w zaklętym kręgu niemocy. Widzisz, cała ta polityczna gra wymuszania swojego stanowiska ostatecznie opiera się niemal zawsze na tym samym, na potrzebie udowodnienia sobie szacunku i wartości. Jesteśmy w większości nadal dziećmi, które nie wyrosły ze swoich dziecinnych gier. I to jest okej. W takim miejscu znajduje się obecnie ewoluująca ludzkość. Czym w takim razie jest dojrzałość? Szczerością, odwagą do bycia szczerym. Kiedy odmawiamy sobie szczerości, jesteśmy zawsze uwikłani w jakąś formę manipulacji, która dotyczy albo innych ludzi, albo naszych własnych uczuć. W szczerości, w prawdziwej, dogłębnej szczerości odnajdujemy żywą, bezpośrednią komunię z prawdą, która nigdy nie ma potrzeby czegoś zmieniać na siłę, ani wymuszać czegokolwiek. Możemy posiadać swoje opinie, lecz jesteśmy wolni od nich. Nie trzymamy się kurczowo i nawet więcej, jesteśmy żywo zainteresowani, kiedy ktoś kwestionuje nasze postrzeganie. Ja sam uwielbiam się mylić. Uwielbiam, kiedy okazuje się, że jest inaczej niż myślałem. Uwielbiam, kiedy życie przypomina mi o tym, że może mnie czymś zaskoczyć i pokazać nowy punkt widzenia. To bardzo nudne, aby żyć w iluzji tego, że wiemy już wszystko. To, co interesuje mnie ponad wszystko, to nie racja, lecz pewność. Lecz piękno prawdziwej pewności zawiera się właśnie w tym, że nie opiera się na niczym. Geniusz życia będzie zawsze kwestionować każde przekonanie, każdą prawdę, którą przyjęliśmy za prawdę. Każdą. Dlatego pewność nie opiera się na nich. Pewność jest otwartością, której nie ma w nas potrzeby trzymania się żadnej prawdy. I tym dla mnie jest prawda z dużej litery. Nie jest to ani odrzucenie pewnych perspektyw, ani też kurczowe trzymanie się ich. Jest to coś, co znajduje się zawsze poza obiema dualnościami. Prawda. Tylko prawda nie ma potrzeby umacniania siebie albo bronienia siebie. Tylko prawda się nie narzuca, tylko prawda jest gotowa kwestionować absolutnie wszystko, nawet siebie samą.
Jestem zawsze nieco podejrzliwy za każdym razem, kiedy doświadczam jakiejś myśli, która posiada na sobie emocjonalny ładunek, zarówno we mnie, jak i w innych. Myśl to znaczy pewne przekonanie, które mówi, że jest tak i tak. Jeśli stoi za nią jakaś emocja, to jest to pewne, że dajemy jej wiarę. A jeśli tak jest, to zamykamy się w pewnej konkluzji. Wymieniamy otwartość prawdy na trzymanie się prawdziwości jakiejś myśli. Żadna myśl nie jest ani prawdziwa, ani nieprawdziwa. Jest tylko perspektywą. Być może użyteczną w danym momencie, lecz tak naprawdę jest tylko neutralną perspektywą. I to, co próbuję powiedzieć, to to, że może zdarzyć się nam mylić ją za prawdę, kiedy jest tylko tym perspektywą. Kiedy odpoczywamy w prawdzie, która jest otwartością świadomości, mieszczącą w sobie wszystkie prawdy, wszystkie paradoksy, wszystkie perspektywy bez odgórnego osądzania żadnej z nich, pozwalamy sobie na otwartość serca, witającego wszystko z bardzo szczególnego miejsca klarowności. Przede wszystkim nic nie jest naszym wrogiem. Nie ma znaczenia, jakie ktoś posiada przekonania. Nie mamy potrzeby angażowania się w nie, nie mamy potrzeby przedstawiania naszych. Nie musimy się z nikim zgadzać na wspólnej płaszczyźnie zrozumienia, aby widzieć w kimś piękno boskiej iskry oraz będąc otwartym na wysłuchanie tego, czym chce się z nami podzielić. Na pewnym etapie przebudzenia wszystkie tendencje do poszukiwań zrozumienia na poziomie wspólnych przekonań zwyczajnie przestają istnieć. Nie ma znaczenia, co ktoś myśli, co uważa. Ktoś może mieć totalny inny obraz świata od ciebie i nie musi cię ani trochę powstrzymywać przed byciem zainteresowanym tą osobą oraz przed dostrzeganiem jej piękna. Lubię, kiedy ktoś się ze mną nie zgadza. Zawsze mnie to intryguje. I być może jest tak dlatego, że ja sam jestem gotów i otwarty na to, żeby nie zgadzać się z samym sobą. Czy oznacza to, że podkopuję w ten sposób zaufanie do siebie? Nie. Przeciwnie, ten rodzaj otwartości wynika z zaufania, które nie opiera się na jakimś przekonaniu, myśli albo wierze. Właśnie dlatego może być zaufaniem. Zaufanie opiera się na czymś bardziej pierwotnym od wiary. Czymś, co wykracza poza zestaw przekonań. Czymś, co nie podlega dyskusji, gdyż wykracza poza poziom dyskusji. Tak samo jak prawda. Możemy o niej dyskutować, lecz jej domena znajduje się poza polem naszym dyskusji. Możemy dla rozrywki próbować o niej mówić, lecz nie powinniśmy mylić rozrywki z faktycznym, rzetelnym opisem, który może być co najwyżej właśnie tym, tylko opisem, abstrakcją, pojęciem. Jest w nas wolność, która nie ma potrzeby być rozumiana. Jest w nas coś, co nie nalega na sprzedawanie komuś jakiejkolwiek racji. Jest w nas coś, co nie jest racją, ani jej brakiem. Nie musimy odmawiać sobie własnego zdania, lecz możemy jednocześnie dostrzec, że jesteśmy od niego absolutnie wolni. I w tym, w tej świadomości, możemy odnaleźć pewność, która nie wymaga tego, żeby ktokolwiek się z nami zgadzał. Pewność nie zasadza się również w tym, że coś na pewno wiemy. Pewność wykracza poza potrzebę opierania się na wiedzy. Jakiejkolwiek. Jest w nas coś stałego. Czy wydaje nam się, że coś wiemy, czy nie? Jest w nas coś ciągłego. Poprzez doświadczenie pozornej wiedzy o czymś albo jej braku znajduje się w nas wymiar obecności, która nie wymaga żadnej wiedzy. To jest niezachwialna pewność. Obecność tego, co znajduje się zarówno w obecności wiedzy, jak i jej braku. Pewność, która nie dotyczy czegoś oraz nie opiera się na czymś, lecz istnieje sama z siebie i wynika sama z siebie. Nie ma to nic wspólnego z ignorancją i wąskim spojrzeniem, lecz jest tak naprawdę bezmiarem otwartości. I ty jesteś tym bezmiarem, ty jesteś tą otwartością. Jakkolwiek możesz to komentować, jeśli jest w tobie obecny wewnętrzny głos polemiki. Jesteś otwartością, która zawiera w sobie także i ten głos.
Nic nie może jej zaprzeczyć, wszystko potwierdza jej obecność. Jest w tobie coś, co zawsze jest tym, czym jest, bez względu na zmienną zawartość przekonań obracających się wokół twojego istnienia. Bez względu na każdą wojnę przekonań. Bez względu na to, czy ktoś zgadza się z tobą, czy nie. I być może ten ktoś nawet niekoniecznie musi być inną osobą, lecz krytycznym głosem w twojej własnej głowie. Jest w tobie coś, co autentycznie i bezgranicznie nie posiada najmniejszej potrzeby na udowadnianie czegokolwiek, zarówno przed kimś, jak i przed sobą. Jest w tobie coś niewzruszonego poprzez każde z tych doświadczeń. Pewność, prawda, ty w najgłębszym miejscu ciebie. Nikt nie musi się z tobą zgadzać, nawet ty sam. To jest wolność, którą jesteś. Nie musisz jej szukać, jesteś nią. Nie musisz w nią wierzyć, jesteś nią. Nie musisz się nią stawać, jesteś nią już teraz. Nie musisz nic o niej wiedzieć, jesteś nią. Twoje istnienie jest synonimem wiedzy. Jesteś tym, czym jesteś, prawdą, otwartością, świadomością, świadomością, która nie ma się z kim sprzeczać, bo wszystko oraz każdy jest w esencji jej światłem. Ty jesteś światłem świadomości, która nie zna opcji. Jest w tobie coś, co wie to wszystko, coś, co rozpoznaje w tym prawdę. I jest to sama prawda, którą niezmiennie jesteś. Okulary percepcji. Większość ludzi nie widzi ciebie, ale ich własne projekcje i wyobrażenia na twój temat, które precyzyjnie odzwierciedlają ich obecny stan świadomości. To niezwykle rzadkie, aby ktoś spojrzał bezpośrednio na ciebie z otwartością, która jest wolna od warstw niezintegrowanych emocji. Znacznie częściej inni ludzie odnoszą się do ciebie poprzez pryzmat własnego ciężaru emocjonalnego, z którym dotychczas nie spotkali się jeszcze w świadomy, cierpliwy sposób. Moje serce jest niezłomną wiarą w ludzkość, jednak tak obecnie znacznie częściej wygląda nasze doświadczenie. Nie widzimy siebie nawzajem. Patrzymy na siebie poprzez bydlane bańki naszych osobistych przekonań oraz wszystkich nieświadomych wzorców. To nie jest pesymizm, który przemawia w tej chwili. Taki stan świadomości, w którym chowamy się za iluzorycznymi murami mechanizmów obronnych, ego, jest nieodzownym etapem na drodze przebudzenia. Dlatego, choć może to być przykre i smutne, to nie jest to nic złego. Tak wygląda droga ewolucji ku otwartemu spojrzeniu świadomości. Kiedyś każdy otworzy swoje oko. Czas, który jest spędzony w doświadczeniu stanu inkubacji w kokonie ego, buduje stale rosnące ciśnienie, które w końcu w odpowiednim momencie staje się katalizatorem przebudzenia. Wszyscy nieuchronnie zmierzamy ku sobie, ku otwartości, która jest wizją wolną od niezintegrowanego jeszcze emocjonalnego ciężaru. Jednak w międzyczasie wielu z nas, którzy są nieco bardziej wrażliwi, mogą interpretować sobie czyjeś nieświadome zachowanie jako faktyczny dowód tego, że ktoś nas nie widzi, nie docenia, krytykuje, atakuje, nie szanuje. I kiedy nie dostrzegamy tego, że ich zachowanie wynika z niemożliwości zobaczenia nas takimi, jacy naprawdę jesteśmy, oraz że ich zachowanie w większej mierze jest serią nieświadomych projekcji, wikłamy się wówczas w tę samą nieświadomą grę. Możemy zacząć myśleć, że coś z nami jest nie tak, czując się winni, albo w odpowiedzi walczyć z zarzutami, które nigdy tak naprawdę nas nie dotyczyły bezpośrednio i nie były wymierzone prosto w nas. Nieświadomość nigdy nie powiedziała o nas ani słowa. Nieświadomość zawsze postrzega wszystko w obrębie własnych halucynacji. Nieświadomość nie widzi rzeczywistości. Nieświadomość będzie przekonywać cię, że mówi do ciebie, tymczasem zwraca się do własnego wyobrażenia na twój temat, lecz nie do ciebie. To dosyć mocno psychodeliczne doświadczenie, kiedy zaczynasz sobie zdawać z tego sprawę samym ogniu oskarżeń,
albo nawet małych, niewinnych forman nieporozumień. Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą i nie widzą. Możemy zrozumieć to intelektualnie, jednak jedną z bardziej zaawansowanych duchowych praktyk jest utrzymanie tej świadomości wtedy, kiedy spotykamy się z niezrozumieniem, projekcjami, atakami oraz nieograniczonymi formami błędnych, odgórnych wniosków pod naszym adresem. A jest to możliwe tylko wówczas, kiedy sami jesteśmy osądzani głębiej w sercu. Jak tylko zaczynamy rozważać czyjeś słowa, dyskutować z nimi, bronić się przed nimi albo atakować, sami wikłamy się w grę nieświadomości. Zaczynamy myśleć podświadomie, że ktoś naprawdę zwraca się do nas, zapominając o tym, że ktoś taki jedynie wymawia na głos własne, egotyczne percepcje w naszej obecności. Jednak kiedy przebywamy osadzeni w sercu, zamiast poruszać się bardziej na mentalnej powierzchni, wówczas wnikliwość i klarowność naszej wizji dostrzega faktyczny obraz sytuacji. Dosłownie widzimy, że ktoś nie patrzy na nas, tylko na zawartość i treść własnych, ograniczonych myśli. Możemy nawet widzieć w kimś przez cały czas piękno jego ducha, nawet w chwili, kiedy jego ego sięga po siarczyste słowa i zachowanie. Jest to niezwykły, doniosły moment na ścieżce naszej ewolucji, warty co najmniej odkorkowania dobrego szampana. Nadal możemy doświadczać przykrych emocji, kiedy ma to miejsce, jednak jest to absolutnie normalne. To normalne, że takie zachowanie odczuwamy jako smutne. Jednak uwalniamy się od destruktywnego tańca z nieświadomością, kiedy wchodzimy z nią w dyskusje, zarówno dosłowne, jak i w obrębie wewnętrznego dialogu ze sobą. Teraz naszą praktyką jest spotkanie się z emocjami, które mogą się pojawiać w obecności takich sytuacji, bez obwiniania siebie albo innych. Jak zawsze jesteśmy sercem dla wszystkiego, co pojawia się na powierzchni naszej świadomej uwagi. Nie myślimy o emocjach, ale ich doświadczamy. Nie uciekamy od nich, ale ich doświadczamy. Nie analizujemy niczego, nie próbujemy się dystansować, po prostu jesteśmy samym nagim odczuwaniem. Jesteśmy polem świadomości, która doświadcza tego wszystkiego. I w tym, w końcu, każda emocja odnajduje w nas bezpieczeństwo i bezwarunkową akceptację. I dzięki temu transformuje się w pełni naszej boskiej istoty. Pamiętaj, że to nie jest możliwe, żeby ktoś spoglądał prosto w to, co stoi za twoim spojrzeniem, twoja esencja, i jednocześnie wyraził się o tobie w oceniający sposób. To nigdy nie miało miejsca w całej historii wszechświata. Ktoś musi cię nie widzieć, żeby wyrażać się o tobie w negatywny sposób. Oczywiście ktoś może pokazać ci w kochający sposób ograniczenia twojego ego, jeśli jest obecne, jednak jest to kompletnie inna sytuacja. Wtedy jest to zawsze głos miłości. Jesteś doskonałością ubraną w dostojność ludzkiej formy. Widzę cię i kiedy cię widzę, widzę siebie. Lustro, synonim miłości. Samotność. Samotność jest jednym z imion spełnienia. Jeśli takie stwierdzenie brzmi chłodno albo smutnie, to jest to jedynie oznaką tego, że jeszcze nie poznaliśmy, czym jest prawdziwa samotność. Prawdziwa samotność nie dotyczy sytuacji innych ludzi. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy w dosłownym sensie jesteśmy samotni, czy otaczają nas inni. Dlatego mówiąc o tak przenikliwej intymności ze sobą, która towarzyszy nam cały czas bez względu na to, czy jest obok nas czyjaś obecność, czy nie, możemy dostrzec, że jest to samotność inherentna dla naszej istoty. To jest nasza wieczna samotność. Każdy z nas na swój własny sposób mierzy się z tą prawdą, patrząc jej w oczy albo w przeróżny sposób starając się przed nią uciec. I albo spoglądamy otwarcie i bezpośrednio w samą otchłań naszej samotności,
która spogląda jednocześnie na nas, bo nią jesteśmy, albo w przerażeniu i poczuciu ogromnej pustki robimy wszystko, aby wypełnić ją czymkolwiek, nie mogą znieść tej konfrontacji. Boimy się pustki, bo przeraża nas prawda o tym, że wszystko, co o niej myślimy, każdy nawyk myślenia o sobie, każdy worek przekonań, który niesiemy na ramieniu, każda twarz, do której przywykliśmy, jest jedynie dymem snującym się wokół naszego istnienia. Bezforemnej, przestrzennej, pustej duszy, samego oka świadomości, którym jesteśmy. Cały bagaż i zbiór nawyków myślenia o sobie rozbija się o skaliste wybrzeże naszego istnienia, kiedy konfrontujemy się z prawdą pustej natury wszystkiego. Dla tej części nas, która w tym spotkaniu jest zmuszona do poddania swoich roszczeń, rozpływając się w pustkę i powracając do serca, cały proces wydaje się być umieraniem. Ego interpretuje to jako własną śmierć, walcząc o przetrwanie w próbach rozproszenia naszej uwagi w każdy możliwy sposób. Walczące ego to doświadczenie depresji. Z punktu widzenia umierającego ego, samotność postrzegania jest jako najwyższe zagrożenie, bo samotność, o której teraz piszę, jest naszym sercem, które jest otwarte i jako naga otwartość nie nosi na sobie żadnych tożsamości. Serce naszego istnienia jest pustką, do której rozpływają się na powrót wszystkie wyobrażone tożsamości. Dlatego, kiedy żyjemy obleczeni w kokon ego, nigdy nie jesteśmy zupełnie samotni. Zawsze porównujemy się z kimś, zawsze obawiamy się czyjejś oceny, zawsze żyjemy w nadziejach na zabłyśnięcie przy innych, zawsze kogoś obwiniamy i zawsze tworzymy sobie idoli, nawet jeśli świadomie się do tego nie przyznajemy. Dlatego zajmujemy się stale obrazem siebie w świecie obrazów innych ludzi. Nasze serce jest pozbawione takich percepcji, widząc siebie jako serce oraz innych jako serce, które nie jest tożsamością, ale rzeczywistością prawdy tego, czym jesteśmy. Nie jesteśmy kimś, jesteśmy sercem świadomości. Dlatego jedynie serce potrafi być samotne. I jedynie serce jest otwarte na prawdziwą intymność z drugą osobą. I wówczas to, co rozkwita z tego spotkania intymności, to samotność, którą możemy dzielić razem. Tylko jako samotność możemy prawdziwie kochać. I tylko jako samotność możemy się prawdziwie oddać i zaangażować w związek, który opiera się na szczerości i nagiej otwartości naszych serc, które nie chowają swojej promienności za maskami żadnych tożsamości. Kiedy stale uciekamy przed prawdą naszej samotności, nasze życie jest zawsze niezaspokojonym głodem, którego nic nie jest w stanie prawdziwie usatysfakcjonować. Z punktu widzenia umierającego ego, pustka samotności jest deficytem, który należy czymś wypełnić. Lecz wszystkie próby ego, które poszukuje nowych rzeczy, nowych sytuacji, nowych relacji, zaogniają jedynie desperację i poczucie braku. Ego swojej bezsilności mierzy się w końcu z kryzysem własnym, wiecznie niespełnionych żądań, negacji życia. Tym jest doświadczenie depresji i tu, gdzie umierająca tożsamość widzi największą możliwą klęskę, serce przeczuwa nadejście zbliżającej się wiosny, która powoli budzi się do życia po długim zimowym śnie. Kiedy widzimy nasz własny głęboki smutek i dojmujące poczucie beznadziei, które nie widzi w niczym sensu, jako doświadczenie procesu rozpływającego się ciężaru naszych fałszywych wyobrażeń i aktualnych percepcji, mamy możliwość zobaczenia w depresji budzącej się nadziei na nowo rozkwitającego w nas kwiatu naszego serca. Nie musimy wówczas walczyć z ciężkimi uczuciami, myśląc, że są dowodem na to, że coś jest nie w porządku, ale zamiast tego jesteśmy ciepłem wyrozumiałości i cierpliwości dla nich. W ten sposób pozwalamy, aby ciężkie śniegi zimowego snu inkubacji w ego
topniały w swoim własnym czasie pod ciepłymi promieniami słońca naszej kochającej uwagi. Dlatego zaproszeniem dzisiejszych słów jest wyrozumiałość, empatia i cierpliwość w obliczu każdej depresji chwili, w której coś u nas umiera, odsłaniając źródło naszej wiecznej radości, która bije nieprzebranie z naszej duszy. Kiedy jest czas na smutek, to jest również czas na radość. I kiedy smutek nie jest naszym wrogiem, ale widziany jest jako nasz sprzymierzeńca i wyzdrowiciel, możemy odnaleźć w ten sposób bezpieczeństwo i pocieszenie nawet w obliczu trudności. Samotność nie jest brakiem miłości, jest jej źródłem. Samotność nie jest chłodną otchłanią, jest naturą Twojego bezforemnego ducha. Samotność nie jest separacją, izolacją, jest możliwością najgłębszej intymności. Samotność jest spełnieniem, którego nie odnajdziesz w niczym i w nikim. Samotność jest Twoim sercem, które nigdy nie czuje się osamotnione, ale jest pełnią boskiej łaski. Światłość w ciemności. Przyglądając się tylko trochę uważniej i głębiej wszystkiemu, możemy dostrzec, że pod każdym dążeniem jakiejkolwiek natury stoi to samo – jedno pragnienie. My wszyscy u samego korzenia naszej istoty jesteśmy powodowani tym samym, najgłębszym pragnieniem rzeczywistego spełnienia. I choć może nie wydawać się to zawsze oczywiste, oceniając zachowanie innych i najróżniejsze cele, to każdy z nas jest motywowany tym samym pragnieniem – powrotu do źródła. Każdy z nas instynktownie szuka komunii z Bogiem. Pragniemy doświadczyć siebie jako ekspresji źródła, w jedności ze źródłem, od którego nie czujemy się oddzieleni i odseparowani. Być może nasuwa się w tym miejscu pytanie, okej, ale co z tymi, którzy wydają się być zainteresowani czymś zupełnie innym? Co z tymi, którzy potrafią torturować i zabijać niewinne życie dla własnych, często egoistycznych, wyuzdanych celów? Wydaje się, jakby istniała tutaj inna kategoria ludzi, którzy zainteresowani są wręcz czymś przeciwnym. Umacniają przecież każdym słowem, czynem i myślą swoją odrębność od totalności życia. Jak ktoś może szukać Boga, zachowując się okrutnie? Podaję tutaj ekstremalny przykład dla wyrazistej ilustracji tego pozornego paradoksu, ale w jego miejsce można wstawić każdy odcień szarości pomiędzy czystą ciemnością a oczywistością światła. Często myślimy, że ciemność z tym wszystkim, co sobą reprezentuje, znajduje się po przeciwnym biegunie głębokiego, duchowego poszukiwania. Tymczasem mówiąc o tym jednym pragnieniu, trzeba zaznaczyć, że ono nie posiada żadnych przeciwstawnych biegunów. Kiedy pojawia się w nas ten tajemniczy impuls ciekawości, która odważa się na kontemplację głębszą od codziennej, płytkiej myśli uwarunkowanej kolektywnej świadomości ludzkości, pozwalając, aby w coraz większym stopniu otwierać się na spojrzenie naszego wiecznego ducha, mamy możliwość wyjścia poza dualistyczne, ograniczone percepcje. Możemy wyjść teraz poza pozorny paradoks ciemności i światła, który sugeruje, że obie strony pragną czegoś zupełnie przeciwnego. Jak to możliwe? To oczywiste, że oba podejścia i relacje z życiem są zupełnie różne. Jednak pierwotna motywacja powodująca nimi jest w swej istocie ta sama. Jeśli spojrzymy na postacie w naszej znanej historii, które uważamy za ikony i archetypy świętości, odwagi i szeroko pojętego zwyczajnego dobra i zestawimy je z mrocznymi, zniesławionymi charakterami, to na powierzchni zobaczymy oczywiste rozbieżności. Co jednak napędza obie strony swojej wyrazistej pasji ku dobru i złu? Czym jest istota ich motywacji? A jeśli jest jedna i ta sama, jak możemy ją rozpoznać? W pierwszej kolejności musimy zakwestionować przekonanie mówiące, że mroczne, okrutne postacie są takie tylko po to,
aby takie być, że zło istnieje dla zła, że ciemność jest ciemnością jedynie po to, aby nią być. Musimy poszerzyć naszą otwartą ciekawość na rozważenie możliwości tego, że ciemność u samego swojego źródła jest w rzeczywistości poświęcona poszukiwaniem utraconej godności, którą odnaleźć może jedynie w najgłębszym miejscu swej istoty, odkrywając na powrót swą jedność ze źródłem wiecznego światła. Dlatego ciemność, umuje to szerokie pojęcie dla wygody w jedno słowo, nie jest ciemnością dla samej ciemności. Wydaje się, jakby tak było, ale tylko dlatego, że nieświadomość nie jest świadoma swoich prawdziwych motywów z własnej definicji. W momencie, kiedy ciemność spogląda głębiej na siebie samą, ta sama wnikliwość głębszego spojrzenia jest światłem świadomości, która dekonstruuje ciemność, odkrywając jej prawdziwe oblicze jako nieuświadomione dotychczas pragnienie powrotu do jedności ze Stwórcą. Kiedy ciemność staje się siebie świadoma, transformuje się w jasność swojej prawdziwej, pierwotnej motywacji, której nie musi już ukrywać, a którą zaczyna wyrażać w bezpośredni sposób, odkrywając siebie na nowo jako światło, które zapomniało o swojej naturze. Czy Hitler w swoich zbrodniach jest w tej kwestii wyjątkiem? Czy Hitler albo jakakolwiek postać symbolizująca w naszej własnej, osobistej mitologii uosobienie zła może dzielić u źródła, u korzenia swoich pobudek to samo pragnienie powrotu do źródła poprzez odnalezienie godności, a przez nią zapomnianą dotychczas miłość? Rządza władzy, chęć dominacji i kontroli życia wynika z tego samego poczucia bezsilności i braku poczucia godności. Nieświadomość myśli, że jeśli udowodni sobie zewnętrznymi symbolami własną moc, to w ten sposób w końcu doświadczy spełnienia, którego tak mocno poszukuje. Jest jednak w swoich dążeniach wiecznie skazana na porażkę, dlatego że jej wyobrażone symbole mocy mają źródło i odzwierciedlenie w tym samym, fundamentalnym poczuciu bezsilności, wynikający z poczucia oddzielenia od całości, wszechświata, źródła. To niezwykle obiecujący i doniosły moment w naszej podróży odkrywania tajemnic życia, kiedy zaczynają w nas świtać pierwsze przebłyski żywego, autentycznego współczucia dla tych, którzy pogrążeni są w iluzji bezsilności. Nie widzimy wówczas jedynie zła. Widzimy wewnętrzne, głębokie cierpienie, które jest wołaniem utraconą jedność z miłością. Jesteśmy nadal świadomi czyjegoś negatywnego zachowania, na które nie przymykamy oka i którym nadal gardzimy i z którym ani trochę się nie zgadzamy, jednak oprócz tego dostrzegamy głębszą rzeczywistość okiem współczującego serca. To samo spojrzenie otwiera nas również na możliwość większej, wewnętrznej wyrozumiałości względem siebie. Nie chcę zatrzymywać się tylko na samych ekstremalnych przykładach, bo przeważnie takie nas nie dotyczą w codziennym życiu, a przynajmniej nie bezpośrednio. Możemy na przykład widzieć, że jest w nas obecna tendencja do krytykowania siebie za każdym razem, kiedy oceniamy nasze własne motywacje jako nieczyste, nieodpowiednie, w ten czy inny sposób albo nieduchowe. I to jest koniec naszej wnikliwości. Nie powinienem, bo to jest złe. Dlaczego? Bo tak. Uprościłem mocno tę psychologiczną dynamikę, ale do tego właśnie się sprowadza. Nie powinienem tak myśleć, zachowywać się, mówić, żyć, to jest złe. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby kwestionować zdrową moralność. To nie jest zaproszenie do dawania sobie pozwolenia do krzywdzenia czegokolwiek i kogokolwiek, łącznie z samym sobą. Jedynie do czego zapraszam, to rozważanie możliwości tego, że pod każdym naszym motywem znajduje się znacznie głębsza przyczyna, która nami powoduje. Dlatego to nie jest usprawiedliwienie negatywności i wmawianie sobie, że zło jest dobrem, ale dekonstrukcja pozornej negatywności odkrywająca za każdym razem naturę naszej istoty, która jest inherentnym dobrem. Jeśli wręcz odruchowo i automatycznie oceniamy nasze własne negatywne emocje,
to pozbywamy siebie wówczas możliwości głębszego wysłuchania naszych potrzeb w imię niedosięgłego ideału. Jeśli robimy to notorycznie, to po pewnym czasie zaogniamy nasz wewnętrzny konflikt, który przeradza się albo w pogłębiającą się apatię, albo różne formy agresji, albo kombinacje obu. Stwarzamy wówczas obok naszego ideału jego cień, którego staramy się pozbyć i usunąć, myśląc, że jest jedynie przykrym problemem do rozwiązania. Tymczasem właśnie to podejście do nas samych jest dokładnie tym, co dzieli naszą istotę na ideał i nieuchronnie jego przeciwieństwo. Dlatego te słowa są przestrzenią zaproszenia do otwartości gotowej przynajmniej założyć, że nic, co może pozornie wydawać się w nas negatywne, nie jest żadną przeszkodą do tego, żeby żyć pełnią siebie, wewnętrznej spójności. Wszystko jest zaproszeniem do rozpoznania naszej promienności i piękna, kiedy nasze odważne spojrzenie nie zatrzymuje się jedynie na pozorach i uproszczonych konkluzjach, ale spogląda poprzez ich zasłonę na niewinność obecną w każdej negatywnej myśli i emocji. Nikt z nas nigdy nie wpadł w gniew dla samego ślepego gniewu. Być może czuliśmy się niewysłuchani i nierozumiani, a przez to odrzuceni i niedocenieni. Coś w nas zaczęło krzyczeć, chcąc przypomnieć o prawdzie tego, że moje zdanie, uczucie i przede wszystkim ja jako człowiek i istota mam znaczenie. Jestem cenny, a mój głos ma znaczenie. Wszyscy jesteśmy ważni, każdy z nas zasługuje na najgłębszy szacunek. Nie dlatego, że coś zrobiliśmy i coś osiągnęliśmy, ale dlatego, że mamy żywe, bijące serce, a nasz duch jest święty tak samo jak wszechświat. Jestem cenny dlatego, że jestem, istnieję. Jestem godzien szacunku, bo jestem, istnieję. Co innego może być bardziej doniosłe od istnienia? Czy możesz spojrzeć na swój gniew w inny sposób? Tak, może często był dotychczas wyrażany w nieuświadomiony sposób, pozostawiając cię z uczuciem żalu. Ale co się dzieje teraz, kiedy widzisz w nim niewysłuchany, ważny głos albo poczucie bezsilności, które nie ma pojęcia, w jaki sposób odnaleźć swoje prawdziwe miejsce we wszechświecie? To nie jest tylko gniew, to jest ból, który nie wie, jak odnaleźć ukojenie. I z pewnością ukojeniem nie jest krytykowanie siebie za posiadanie negatywnych uczuć, ale jest nim początek odkrywania nowej jakości, relacji z uczuciami, ze sobą. I właśnie ten tak krytyczny wymiar głębszego spojrzenia i wewnętrznej miękkości, które staje się coraz częściej i częściej naszym pierwszym świadomym odruchem w obecności każdego uczucia, które prosi o naszą uwagę, jest tym, co integruje naszą istotę z powrotem do jedności i pełni naszej istoty. Wymiar emocjonalnej inteligencji, która integruje nasz umysł odpoczywający w mądrości serca. Odkrywamy wówczas prawdziwy ideał, którym jesteśmy już teraz i w który w tym rozpoznaniu odkrywa spontanicznie nasze wrodzone zdolności i talenty, bez żadnych wysiłków. Odkrywamy dla siebie głębie docenienia, którego nie otrzymaliśmy od innych. Stajemy się dla siebie bezpieczeństwem i wsparciem. Koi nas nasza własna miłość, na którą nie musimy niczym zasłużyć, aby pozwolić sobie ją przyjąć. Odnajdujemy siebie samych, nasze własne istnienie jako żywe, wibrujące spełnienie, coraz głębiej i głębiej. Zapominamy o pragnieniu powrotu do źródła, odkrywając naszą jedność z Nim, która obecna jest od zawsze. To nic, jeśli te słowa wydają się brzmieć dla Ciebie przesadnie. To dlatego, że spoglądasz właśnie na opis Ciebie w przyszłości, która zaprasza Cię, abyś jej doświadczył znacznie wcześniej. Jestem źródłem, źródłem jestem. Jestem światłem obejmującym każdą ciemność, pozwalając, aby ujrzała z czasem własną promienność. Jesteś tym światłem, to jest wieczne zaproszenie życia, które pragnie pamiętać o sobie, Ty. Otwartość bez oczekiwań.
Jednym z celniejszych wskazań na esencję naszej boskiej natury jest pytaniem, spojrzeniem, badaniem. Czy jest we mnie coś, co niczego nie chce, niczego nie oczekuje i niczego się nie spodziewa? Pobądźmy chwilę z tym pytaniem. Zapraszam Cię. Możesz rozsiąść się wygodnie w fotelu Twojego istnienia na tyle, na ile możesz i pozwolić sobie dla kontrastu odczuć osobisty albo kolektywny ciężar wiecznych żądań, nalegań i niespełnionych zachcianek, jakkolwiek niezbyt atrakcyjnie może to zabrzmieć z pozoru. Ciężar tego fundamentalnego nie wypowiadanego w twarz rzeczywistości. Chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Prawdopodobnie nie istnieje nic cięższego od miecza tej niemożliwej walki z rzeczywistością. Nie mój się go poczuć i dostrzec. Możemy spojrzeć przez chwilę na jego mosiężne rozmiary. Muszę to mieć. Musi być tak, jak ja chcę. Musi. Oraz nieco bardziej subtelne formy tych samych prób kontroli. Chcę się czuć inaczej. Chcę mieć inne myśli. Chcę pusty, klarowny umysł. To absolutnie normalne i zrozumiałe, że każdy z nas posiada swoje własne preferencje, mówiąc czemuś tak i nie. Bo naszą naturą jest świadoma nawigacja na wodach rzeczywistości, w przeciwieństwie do prostego planktonu, który jedynie bezwiednie w nich dryfuje. Jednak posiadanie preferencji, a walka z rzeczywistością, z tym co jest, to dwa absolutnie różne od siebie wymiary. Z odrobiną wnikliwości możemy zobaczyć, że każde uczucie ciężkości sprowadza się do tej samej walki. Walki, której nie da się wygrać, stąd jej dojmujący ciężar. Jeśli pozwalamy sobie naprawdę szczerze i dogłębnie spojrzeć prosto w oczy tej ciężkości i dostrzec jej rozmiary, to w zupełnie naturalny sposób musi pojawić się w nas, jeśli nie intuicja i przeczucie, to przynajmniej żywe pytanie o lekkość. Strudzony i spragniony wędrowiec na pustyni musi znaleźć odpoczynek, podczas gdy niedzielny turysta będzie nim tylko pobieżnie zainteresowany. Czy jest we mnie coś, co nigdy nie walczyło z niczym? Nawet wtedy, kiedy część mnie krwawiła na swojej wojnie, czy jest we mnie coś, co nigdy nie próbowało czuć się inaczej? Czy być może istnieje we mnie wymiar, który nigdy nie próbuje niczego manipulować i kontrolować? Czy jest we mnie coś, co nigdy nie potrzebuje niczego? Prawdopodobnie doświadczysz sobie przeróżnych komentarzy wokół tych pytań, lecz zapraszam Cię do tego, żeby dać im szansę i pozwolić, aby wybrzmiały w Tobie głębiej. Czy to możliwe, że nawet wtedy, kiedy mogę czegoś nienawidzieć, to jednocześnie jest we mnie coś, co z niczym nie dyskutuje? Czy to możliwe, że podczas gdy trudno jest mi coś znieść, to jest we mnie coś, co nigdy nie miało i nie ma z niczym problemu? Nie zadowalaj się żadną słowną odpowiedzią. Nie chodzi o dobrą odpowiedź, która w praktyce nic nie znaczy. Chodzi o miłość do prawdy. Większość z nas, w tym nawet przypadkowy człowiek na ulicy, gdyby faktycznie zadał sobie głębiej któreś z tych pytań, to prawdopodobnie odnalazłby w doświadczeniach swojego życia chwilę, w której przynajmniej do pewnego stopnia posiadał podobną refleksję, nawet jeśli tak ulotną, że wręcz niezauważoną. Większość z nas w ten czy inny sposób ma dostęp do intuicji tego wymiaru naszej istoty, który pozostaje niewzruszony wobec wszystkich wydarzeń rozgrywających się przed nim. I choć każdy z nas posiada potencjał uświadomienia go sobie wyraźniej, to nie każdy jest chętny, aby prawdziwie go sobie zaskarbić i pokochać, bo jeszcze nie dostrzega w nim wartości, będąc oczarowany zewnętrznymi symbolami życia. Dlatego tak naprawdę w większości przypadków nie chodzi aż tak bardzo o samoodkrycie, lecz o drogę ku zaskarbieniu sobie obecności Boga w nas, pełni, która nie potrzebuje niczego, aby być już teraz kompletna. Stąd każde z tych pytań jest formą kontemplacji boskości,
którą jesteśmy w esencji. Medytacja nad tymi pytaniami jest formą kochania i cenieniem sobie prawdy. Nie służy uzyskaniu jakiejś określonej odpowiedzi, lecz może naprowadzić nas na głębie naszej istoty, otworzyć nas na komunię ze źródłem wszystkiego. I przy okazji, jeśli jakiś głos w tobie robi tutaj konkluzję, zakładają, że coś jest nie tak z pragnieniami w ogóle, kojarząc duchowość z biedą i zimną abstynencją od piękna i uroków tego życia, to mówię krótko nie. Możemy śnić tysiącami marzeń jednocześnie nie nalegając na nie, lecz nadal ich pragnąc. Nasze serce niczego nie chce, niczego nie potrzebuje, lecz jednocześnie posiada głębokie, piękne i szlachetne pragnienia. Nie uczestniczy w pościgu ku ich spełnieniu, bo samo w sobie jest już obecnym spełnieniem, a jednak nadal pragnie. Żyje, kocha. Kocha i chce dzielić się swą miłością i widzieć, jak świat zakwita jej obecnością, lecz sama w sobie na nic nie nalega ani niczego nie potrzebuje. Tym jest miłość i tym jest esencja naszej prawdziwej natury. Pragnieniem dzielenia się sobą i przejmowaniem darów tego życia, lecz bez nalegań, bez agresywnych starań, bez kontroli czegokolwiek. A jeśli coś w nas nie potrafi inaczej, jak tylko walczyć o swoje z rzeczywistością, nalegając usilnie na pewne rzeczy, które wydają się obiecywać to wyczekiwane spełnienie i ulgę, to czy możemy dostrzec, że nawet wówczas pośród tego wszystkiego jest w nas też coś, co na nic nie czeka, niczego się nie spodziewa i niczego nie potrzebuje? To jest tak, jakbyśmy znajdowali się w centralnym punkcie przecięcia dwóch wymiarów, gdzie jeden z nich poszukuje spełnienia, a drugi po prostu jest spełnieniem, już teraz, od zawsze. I nie jest to jakiś odległy, nieuchwytny, efemeryczny wymiar, lecz tak naprawdę już obecna rzeczywistość, którą jesteś. Często może się nam wydawać, jakby wymiar poszukiwań pełni znajdował się na pierwszym planie sceny naszej uwagi i wówczas był wszystkim, co istnieje i wszystkim, czym jesteśmy. Jednak kiedy nasze spojrzenie zwraca się w przeciwnym kierunku, ku sobie, widzimy, że w głębi to, czym jesteśmy, naprawdę jest tym, co nigdy niczego nie szuka, nie potrzebuje, aby dodać coś do pełni, która jest już obecna. A jednak jest czymś, skąd wypływają przeróżne pragnienia, lecz są to intencje i wołanie serca do ekspresji swojej natury, zamiast zachcianek i żądań ego, które okazują się być nigdy niespełnionymi nadziejami na trwałe i nieprzemijalne poczucie spełnienia. Dlatego to nie jest nihilizm, ani świątobliwe zrezygnowanie i obojętność, jakby wskazanie na tą świętą słodycz w nas, serce, które niczego nie potrzebuje, było chłodną negacją życia. To nie jest negacja życia, tylko samo źródło życia. To w nas, czego niczego nie potrzebuje, nie jest żadną postawą i zrezygnowanym podejściem, lecz samą esencją naszej nieskończonej istoty. Czym jest to we mnie, co nie jest żadną orientacją, żadnym podejściem? Czym jest to we mnie, co nie jest ani zaangażowane, ani też odmawia aktywnego uczestnictwa w spektaklu życia? Czym jest to we mnie, co nie jest ani za, ani przeciw? Pozwól sobie odczuwać odpowiedź bez żadnych konkluzji na jej temat. Zapraszam cię. Zarówno pozytywna i afirmująca odpowiedź, kiedy przylepiamy tutaj jakieś piękne i wzniosłe duchowe określenie, nie jest tu potrzebne. Ani też negatywna konkluzja, która może skomentować te pytania mówiąc, że nic takiego nie istnieje i ta cała głębia świadomości to tylko jakaś wydumana ściema. Czym jest to w nas, co nie jest żadnym zadaniem, stanowiskiem, konkluzją? Czym jest to w nas, co nie mówi niczemu tak, ani nie, dobre albo złe, nie będąc ani obojętnością, ani chciwym zaangażowaniem? Niech znaczenie tych pytań wymyka się każdemu możliwemu opisowi. Niech każde z tych pytań będzie nasłuchiwaniem odpowiedzi zamiast próbą odnalezienia odpowiedzi. Niech każde z tych pytań będzie zadawane ciekawością serca,
które pragnie odkrywać odpowiedź, zamiast zamykać je w formie jakiegoś słowa albo idei. Nie musimy szukać odpowiedzi. Możemy pozwalać, aby odpowiedź samoistnie wynurzyła się na powierzchnię naszej świadomej uwagi, kiedy stajemy się jednym z pytaniem, powodowani ciekawością i grawitacją serca. Podaruj sobie moment na tę eksplorację. Jeśli nie teraz, to w bardziej dogodnej chwili. Czy dotykając tego transcendentnego, a jednocześnie bliższego od bliskości wymiaru serca świadomości, które na nic nie nalega i w tym sensie niczego nie chce, nie pożąda, stajemy się oświeconymi zombie bez żadnej iskry, polotu ani ognia? Sprawdź. Powracam raz jeszcze do tej samej kwestii, bo to dosyć powszechne niezrozumienie. Znowu sam fakt bycia w ciele na tej planecie jest tożsame z posiadaniem pragnienia. Nasz duch, serce, chce i pragnie doświadczać siebie w tym ciele, które jest tutaj z przeróżnych dobrych powodów. Dlatego kiedy odkrywamy naszą pierwotną duchową naturę świadomości, nie żegnamy się z pragnieniami. Pragniemy, lecz ciężar nalegań na cokolwiek podszyty głębokim przekonaniem o tym, że spełnienie jest jakimś obiektem, rzeczą, miejscem, emocją, stanem świadomości, czymś zewnętrznym, opada z nas. Jedyne co pozostaje to naga lekkość naszego istnienia, naszej prawdziwej natury. Lekkość, która niczego nie potrzebuje, a jednak oddycha, żyje i marzy o locie na Bali. Którego nie potrzebuje. Oświecenie jest końcem każdego muszę, lecz nie końcem. O, byłoby fajnie. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Pięknie. Zawsze tak samo pięknie, nawet jeśli czasem brodzimy w błocie do pasa albo przedzieramy się przez ciernie na naszej drodze. Zawsze tak samo. Niedawno siedziałem nad ranem, ciesząc się tym, że siedzę i że mam okazję zwrócić całą uwagę na jej źródło, zanim dzień nie zawoła mnie do swoich spraw. Medytacja jest dla mnie świętem. Nie siedzę długo, bo nie znajduję na tyle czasu co dawniej, ale jestem za każdym razem samą wdzięcznością za każdą minutę. Kocham być ze sobą i ze wszystkim jako wszystko w ten sposób. I choć prawdziwa medytacja jest wszystkim, każdą chwilą bez wyjątku, od zawsze na zawsze, to taka forma cieszenia się sobą jest mi niezwykle słodka. Jak kot, który z natury rodzi się mistrzowskim degustatorem wylegiwania się swojej błogości. Nic mnie tak nie syci i regeneruje jak poranna medytacja. I tak jest już od lat, jednak od pewnego czasu muszę liczyć się z tym, że jakkolwiek mocno życzyłbym sobie spokoju, za drzwi słyszę często urokliwe krzyki mojego synka, które w tych okolicznościach potrafią uderzyć mnie jak piorun. I oczywiście, kiedy uderza ci piorun, to posiadając system nerwowy, jak każdy człowiek, czujesz się spiorunowany. I niech ten przykład posłuży za metaforę każdej okoliczności, kiedy zwyczajnie jest nam trudno. Siedziałem i nie tylko byłem wdzięczny, ale poruszony. Nie wiem, jak to zabrzmi dla ciebie, na ile autentycznie, ale miałem łzę w oku. Czasem medytacja może być po prostu pięknym, estetycznym doświadczeniem, jak subtelna wersja przepysznego deseru. Jednak w tym przypadku nie było w niej nic przyjemnego, jak uczucie, jak sensualne doświadczenie, bo nawet subtelne energie są nadal esencją. A jednak byłem poruszony i wdzięczny. Byłem i jestem wdzięczny za to, że nic nie może ani zakłócić, ani odebrać mi prawdziwej medytacji, którą jest moje istnienie i źródło wszystkiego. Byłem i jestem wdzięczny za to, że pomimo niewygody jest we mnie coś, co niczego nie potrzebuje, nawet niezwykle bliskiego mi intymnego doświadczenia pięknej medytacji, która akurat dla mnie jest symbolem niemożliwego do oszacowania skarbu. Każdy z nas posiada swoje największe skarby, mając wrodzoną inklinację do pewnej sfery i aspektu życia, a medytacja jest dla mnie jednym z tych klejnotów. Na pewno nie jedynym, ale znajduje się na bardzo wysokim miejscu.
Co dzieje się, kiedy czasem wiatr tego życia wytrąca nam z rąk nasze ukochane skarby? Nic. O, wiadomo, że nie jest to szczególnie mile widziane, ale nie dzieje się tak naprawdę ostatecznie nic. Na jednym poziomie owszem, czujemy stratę i może nawet ból. Jednak głębiej jest w nas coś, co świeci i płonie niewzruszenie jak gwiazda wobec wszystkiego. Przychodzi moment, kiedy to, czy czujemy się dobrze czy źle, przestaje mieć aż tak wielkie znaczenie, bo stajemy się nie tylko świadomi absolutu, w którym wydarza się gra tego życia, ale na pewnym etapie samorealizacji coraz bardziej i głębiej zaskarbiamy sobie i kochamy ten fakt, rzeczywistość. Do tego stopnia, że nasz punkt skupienia przestaje się obracać wokół gorączkowych prób sprawiania, że zawsze i wszędzie będziemy się czuć tak, jakbyśmy chcieli. Hej, jak się czujesz? Źle. O, więc musisz być nieszczęśliwy, przykro mi. Nie, jestem szczęśliwy, po prostu w tej chwili czuję się źle. Albo nie czuję się źle z tym, że czuję się źle. Oczywiście, to jak się czujemy ma ogromne znaczenie, ale nie jest wyznacznikiem prawdziwego szczęścia, co może na pierwszy rzut oka brzmieć jak oksymoron, jak wykluczające się nawzajem pojęcia. Szczęście nie jest zależne od tego, w jaki sposób doświadczamy siebie na emocjonalno-mentalno-energetycznym poziomie. Szczęście jest tym, czym jesteśmy, jako światło świadomości, źródło, absolut, jakkolwiek chcemy to nazwać. Miałem łzę w oku, bo poruszyło mnie w tym momencie piękno tej najwyższej opoki. Tak naprawdę jest bardzo zwyczajna i w zestawieniu z jakimiś pięknymi, mistycznymi doświadczeniami albo słodyczą romantycznego oskrzydlenia, czy nawet z czymś tak prozaicznym jak pyszna kolacja, nie wydaje się być niczym wielkim w tym sensie, że sama w sobie nie posiada tego rodzaju intensywności co doświadczenia, bo nie jest żadnym z doświadczeń, jakie możemy mieć. Jest źródłem doświadczeń, jest łonem dla wszystkiego, jest matką, ojcem całego wszechświata. Dlatego kiedy dominująca część naszej uwagi pochłonięta jest światem doświadczeń, to pozostaje albo kompletnie niezauważona, albo nie wydaje się być niczym wielkim ani szczególnym. Przychodzi jednak moment dla każdego z nas, bez wyjątku, kiedy natura doświadczeń tego życia, posiadając zawsze dwa bieguny przyjemności i goryczy, rozkoszy i bólu, nowości i rozkładu, życia i śmierci, skłania nas do zadania głębszego pytania o to, czy istnieje coś takiego jak prawdziwe spełnienie, które nie przemija. I wówczas pojawia się w nas rosnąca dojrzałość, która zaczyna cenić sobie w ten głębszy, pozornie niepozorny, transcendentny wymiar jaźni i absolutu. I wówczas pytanie o to, czy jest w nas coś, czego niczego nie chce, nie potrzebuje, zaczynać być żywe. Mogę mówić o tym długo, ale to, co naprawdę posiada faktyczne znaczenie, to to, na ile i jak głęboko pozwolimy sobie zadać to pytanie, do jakiego stopnia może być dla nas ważne. Jesteś czymś nieskończenie większym od każdego poczucia siebie, łącznie z tym, które niewinnie wyobraża sobie, że szczęście posiada jakąś określoną formę. Nie wierz mi na słowo, spójrz. Dziękuję Ci za ten dziwny impuls, który sprowadził nas tutaj razem, w szaleńczej chęci odkrywania tajemnicy, która żyje poprzez nas jako my. Dziękuję Ci. Ty, jedyne pragnienie. To jest moment, który jest ostatecznym odpoczynkiem. Nie każdy ma na niego czas, lecz każdy w swoim czasie ostatecznie do niego powraca. Zaproszenie tej chwili wykracza poza jakąkolwiek treść. Co znajduje się poza treścią tego, co postrzegasz? A jeśli masz już gotową odpowiedź, to co znajduje się przed Twoją konkluzją? Jeśli patrzysz uczciwym spojrzeniem, to ostatecznie zostaniesz czystym,
nagim, absolutnie naturalnym i zwyczajnym uczuciem ja, uczuciem istnienia. Nie ma znaczenia, jak się czujesz. Każde uczucie poprzedza słodkie ja. Proste, intuicyjne poczucie istnienia, które nic o sobie nie myśli, nie ma żadnych założeń, do niczego nie dąży, niczego od siebie nie odpycha, po prostu jest. Jestem, istnieję. Jestem spokojem, którego nawet nie mogę się pozbyć. Nie mogę go stracić. Nic nie mogę na niego poradzić. Jestem spokojem. Jestem. Otacza mnie czysta przestrzeń, którą jestem. Jest jeszcze bardziej pierwotna. Jest jeszcze bardziej bliska, poza pojęciami dalekie i bliskie. Jest pozbawiona atrybutów. Jest przestrzenią, w której obecne jest poczucie ja jestem. Jest zwiedzeniem poza wiedzą. Jest widzeniem poza każdą perspektywą. Jest czystym postrzeganiem poza treściami każdej konkluzji. Jest czystą otwartością bez granic. Lecz nawet otwartość sama w sobie jest czymś, ostatecznie subtelna poza jakąkolwiek jakością, z wyjątkiem jakości istnienia. Nawet czyste widzenie, świadomość jest nadal czymś i w tym sensie jest stworzeniem, jest emanacją nieskończonej tajemnicy. Tajemnica, o której już nic nie można powiedzieć. Absolut, który nie jest niczego świadom. Jest nieskończonością. Jest tym, co rodzi z siebie tak coś pierwotnego, jak sama świadomość, dzięki której zaistnieć może wszechświat. Wszystko, co jest. Aby jakiekolwiek doświadczenie mogło powstać, potrzeba jest w pierwszej kolejności jakość postrzegania, jakość świadomości. Dlatego całe stworzenie poprzedza pierwsza, najbardziej subtelna emanacja nieskończonej tajemnicy, którą jest świadomość. Dopiero świadomość rodzi z siebie pierwsze formy i jest pierwszym podmiotem, który może doświadczać swojego stworzenia. Pierwszych, nadal niezwykle subtelnych form, które ostatecznie tworzą cały wszechświat, wielość istnień i cały nieskończony gradient gęstości i wymiarów od pierwotnego światła do najgęstszych fizycznych form. Tajemnica, która istnieje poza pojęciem jedności, poza świadomością, jakością bycia świadomym czegoś, nawet światła wszystkiego i pustki wszystkiego. Tajemnica, która istnieje nawet poza świadomością zwróconą ku sobie samej samadhi. Tajemnica, która siebie nie zna, jest poza pojęciem istnienia. Tajemnica, która nic o sobie nie wie. Tajemnica, która zawiera potencjał wszystkiego, a jednak sama w sobie zawsze pozostaje poza manifestacją, poza świadomością, która postrzega manifestację. Jest absolutną czernią, poza pojęciem pustki. Jest nieskończonością, jest tajemnicą. W niej zaistniało pragnienie poznania siebie, a jednak sama w sobie pozostaje poza jakimkolwiek pragnieniem. Aby poznać siebie, zrodziła z siebie świadomość, która może być czegoś świadoma, może rodzić w sobie doświadczenia, jednak ona sama istnieje poza jakimkolwiek pragnieniem. To jest nierozwiązywalny, niepojęty paradoks tajemnicy. Niewielu odda się szczerze kontemplacji nieskończoności, dlatego że niewielu znajdzie w sobie naturalną grawitację do tej absolutnej, niepoznawalnej, niewiadomej. Nie każdy tego potrzebuje. I to jest bardzo okej. Nie ma żadnej miary czyjegoś rozwoju i dojrzałości. Brak albo obecność takiej ciekawości absolutu o niczym nie świadczy. Albo jest w nas obecna, albo nie. Wszystko jest doskonałe. Każdy odkrywa kolejne warstwy swojej uniwersalnej istoty we własnym, doskonałym tempie. Dlatego ten tekst skierowany jest jedynie do tych, w których obecna jest ciekawość. Jeśli nie jest obecna, świetnie, jeśli jest pięknie.
Cokolwiek Cię interesuje, cokolwiek jest ekscytujące, jest Twoją ścieżką ku najwyższemu poznaniu, które nie ma nigdy końca. Dlatego nigdy nie osądzaj siebie za to, że wolisz zobaczyć najnowszą część Star Warsów od medytacji nad nieskończonością. W tej chwili to chwila dobrej rozrywki oświeci Cię mocniej od nudnej medytacji. A może to film będzie formą medytacji? Absolut rodzi świadomość, w której umieszczone jest wielkie pragnienie poznania siebie. Każde, absolutnie każde pragnienie ostatecznie ma swoje źródło w tym jednym pragnieniu poznania siebie. Wszechświat swojej nieskończoności form zaistniał, aby być ogromem piaskownicy dla gry nieskończonych konfiguracji doświadczeń. To wszystko zaistniało, aby poznać siebie, smakować własne nieskończone stworzenie. Mieć doświadczenie, uczyć się, doświadczać, poznawać, bawić się. To jest ta pierwotna iskra, która porusza wszystkim. To jest to najwyższe, jedyne, ostateczne pragnienie. Tym dosłownie jest życie, kosmicznym pragnieniem. Życie jest synonimem pragnienia. To jest bezpośrednia dyrektywa stworzenia, stwórcy, Iszwary, Boga, jakkolwiek chcesz to nazwać. Doświadczaj mnie. Poznawaj mnie. Zobacz wszystko, dotknij wszystkiego, zrób wszystko, żyj. I tym pragnieniem Boga, Parabrahmana, jesteś Ty. Istniejesz, abyś doświadczał. Poprzez Twoje doświadczenie Bóg doświadcza siebie. Poznaje siebie w unikalny, niepowtarzalny sposób. Nie ma tutaj żadnego osądu. Wartość nie zawiera się w samej jakości doświadczania, ale w doświadczaniu samym sobie. Wszechświat nie ma żadnego oczekiwania względem Ciebie. Chcę tylko doświadczać siebie poprzez Ciebie, bo Ty jesteś Wszechświatem. Dlatego każdy żywy impuls obecny w Tobie, każda szczera inspiracja obecna w sercu jest wyrazem tego najbardziej pierwotnego, podstawowego, jedynego pragnienia, którym jest życie. Nawet pragnienie doświadczenia siebie poza pragnieniami jest również pragnieniem doświadczenia siebie jako neutralność. Nawet pragnienie nieposiadania pragnień jest kolejnym pragnieniem. Nie ma nic więcej od tego jedynego pragnienia doświadczenia. Nawet pragnienie zobaczenia siebie poza każdym doświadczeniem jest subtelnym pragnieniem. Pragnienie jest pragnieniem. Język jest w tym wypadku bardzo logiczny i precyzyjny w swojej prostocie konstrukcji. Jesteś pragnieniem Stwórcy. Nic na to nie poradzisz. Nigdy od tego nie uciekniesz. Nigdy nie przestaniesz pragnąć, bo sam jesteś pragnieniem. Czy to nie jest piękną ironią, że dotykając absolutnej, transcendentnej rzeczywistości poza wszystkim odnajdujesz w końcu siebie jako pragnienie? Nie odnajdujesz siebie jako bezkształty, homogeniczne, nudne istnienie, ale jako iskrę Boga, która płonie światłem własnej fascynacji do siebie, do innych skrzących się świateł jedynego światła wszystkiego, co istnieje. To jest najwyższa dyrektywa Boga. Baw się własnym stworzeniem. Doświadczaj. Tańcz. Graj. Chcę wszystkiego. Chcę doświadczać nieskończonych możliwości, które zawieram w sobie poprzez Ciebie. Chcę życia. Chcę doświadczać. Dlatego istniejesz. Ostatecznie jest to Twoja własna dyrektywa. Twoje własne pragnienie, które dzielimy wspólnie. Jesteśmy tym pragnieniem. Jednym pragnieniem Stwórcy, którym jesteśmy. Dlatego nie ma tutaj osądu. Każdy z nas wyraża to pragnienie w doskonały sposób. Cokolwiek jest żywe, cokolwiek jest inspirujące, cokolwiek zawiera w sobie spokojny ogień prawdziwej ekscytacji serca, jest służbą dla Boga. Nawet kiedy robimy coś wbrew sobie, nawet kiedy poruszamy się i wyrażamy dysharmonię z rezonansem prawdy naszego serca, jest to służba dla Boga. Jest to doświadczenie dysharmonii i dyskordu z naturalną melodią naszej prawdy, lecz jako doświadczenie jest to samo cenne jak doświadczenie harmonii i głębi jednomyślności naszego umysłu z sercem. Wszystko jest służbą Boga. Wszystko jest wyrazem tego pierwotnego pragnienia poznania siebie.
myśli. Idąc na spacer ścieżką ku Uanaczali, spotkałem po drodze żebrzącą kobietę. Byłem zaskoczony myślą, która pojawiła się wtedy w moim umyśle. Ciężka i osądzająca. Była tak mocno odległa od tego, co czułem i co naprawdę widziałem patrząc na nią, że zaciekawiony zapytałem siebie raz jeszcze, czym właściwie są takie myśli, które krążą wokół nas, jednak przyglądając im się jedynie odrobinę uważniej, widzimy, że nie są nasze. I to jest sedno odpowiedzi, która we mnie zaświtała. Te myśli są obce i abstrakcyjne dla naszego serca właśnie dlatego, że nie są nasze, nie należą do nas. Widzimy je, postrzegamy je w naszym umyśle, jednak nie oznacza, że wypływają prosto z nas. Jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że jeśli jest w nas obecna jakaś myśl, to musi być nasze własne postrzeżenie. Takie przekonanie rodzi jednak niewyobrażalnie wielkie nieporozumienie i wewnętrzną wojnę. Jak to możliwe w takim razie, że nie wszystkie myśli są naszymi własnymi myślami? Nie jesteśmy sami na tej planecie. Jesteśmy częścią kolektywnego umysłu ludzkości. Jesteśmy zanurzeni w kolektywnym polu energii. Dlatego jeśli przykładowo jakiś osąd jest nadal silny w kolektywnej świadomości, to będziemy go odczuwać również w sobie. Jeśli ludzie jako ogół nadal uważają, że czyjaś wartość mierzona jest czyimś statusem i liczbą zer na koncie, to nawet jeśli my sami postrzegamy inaczej, to nadal będziemy odczuwać w sobie ciężar takiej kolektywnej percepcji. Dlaczego? Bo jesteśmy tutaj po to, żeby być pionierami i pokazać sobą, że wybieramy coś zupełnie nowego, co w efekcie zmienia również kolektywny umysł ludzkości. Dlatego, że podobnie jak kolektywny stan świadomości ma wpływ na nas jako jednostki, to właśnie jednostki tworzą cały kolektyw. Dlatego jest to dialog w obie strony. Jeśli myślimy, że treść naszego umysłu jest naszymi przekonaniami, a nawet pragnieniami, stajemy się kolejną nieświadomą owcą stada, która powiela, powiela i powiela zastane struktury i wzorce niskiej świadomości. Pozwalamy sobie wówczas na to, żebyśmy jedynie słuchali tego kolektywnego głosu, zamiast zdobyć mocy naszego własnego głosu, który wyraża prawdę naszych serc. Jeśli nie czujesz się wygodnie i dobrze z jakąś myślą, nawet jeśli miałby to by być nikły, ledwo odczuwalny dyskomfort, to nie odzwierciedla ona twojej najgłębszej prawdy. Nie jest twoja. Nie walcz z nią, nie osądzaj jej. Nie staraj się jej pozbyć, po prostu wiedz, że jesteś świadom jakiegoś aspektu człowieka, który jeszcze nie powrócił do prawdy swojej istoty. Miej współczucie dla tych, którzy postrzegają zamkniętym okiem swoich serc. Miej dla nich współczucie, bo wszystko, na co spojrzy ślepy człowiek, będzie brzydkie i zakłamane. Miej współczucie dla takich ludzi, bo krzywdzą siebie za każdym razem, kiedy zaprzeczają temu, że zrodziła ich miłość i jedynie co miłość może postrzegać, to własną promienność w niezliczonych zwierciadłach spojrzeń. Ich ślepe oczy widzą jedynie ciężar, bo ciężarem jest patrzenie bez miłości. Jesteś spojrzeniem, które nic nie waży, lżejsze od powietrza, subtelniejsze od przestrzeni, a jednak pełne niewysłowionego. Dobro jest naturalne, dobro wypływa samo z siebie, bo ty jesteś czystą esencją dobra. Jeśli jakaś myśl, której jesteś świadom, rozbrzmiewa ciężką nutą w twoim ciele emocjonalnym, to jest to kolejna myśl, kolejne spojrzenie, któremu ktoś odmówił prawdy swojej istoty. Lecz ty nigdy nie musisz robić tego samego. Oczywiście nie da się tutaj powiedzieć definitywnie, że każda dysharmonijna myśl jest jedynie myślą dryfującą w kolektywnym umyśle ludzkości. Nie jest to ostateczna reguła, bo byłoby to wówczas zbyt duże uproszczenie. Ostatecznie każda myśl nierezonująca z twoim sercem nie jest twoja, jednak niektóre myśli mogą być mocniej utrwalone w tobie
jako silniejsze przekonania, do których jesteś mocniej przywiązany. I wówczas tłumaczenie sobie takich myśli, że są jedynie manifestacją kolektywnego umysłu, może być formą unikania głębszej introspekcji. Ostatecznie to przekonanie również nie jest twoje i zostało pożyczone od kogoś innego, od rodziny, z którą się wychowałeś, od ludzi, którzy cię otaczają w szkole, w pracy, od znajomych, którym chcesz zaimponować, etc. Jednak aby to odkryć w przypadku mocniej utrwalonego przekonania, potrzeba najpierw głębszego spojrzenia w siebie. Lecz kiedy jesteś jasny i przejrzysty sam przed sobą, to wówczas pył myśli, które przelatują przez twoje otwarte okno świadomości, widziane są okiem prawdy i wtedy wiesz, to nie są twoje myśli. Twoje myśli są głosem samego serca. Twoje myśli są muzyką twojego istnienia. Twoje myśli są szeptem intymności. Twoje myśli są radością twojej nieskończonej twórczości. Twoja myśl jest lekka jak powietrze. Lekka jak ty. Dar przestrzeni. Jednym z największych i najwyższych darów, który możesz sobie podarować, jest dar przestrzeni. Ulegamy iluzji tego, że potrzebujemy czegoś, treści, wiedzy, towarzystwa, rozrywki, a nawet mistycznych doświadczeń, kiedy nasz system nerwowy znajduje się w stanie nadmiernego pobudzenia, kiedy ma to miejsce, kiedy jesteśmy niespokojni, posiadamy silną tendencję do kompulsywnego sięgania po rzeczy, które karmią wzorce uzależnień, czy jest to emocjonalne objadanie się, kompulsje seksualne, nadmierne analizowanie wszystkiego i zamartwianie się o najmniejszy szczegół, a nawet sięganie po duchową wiedzę jako sposób unikania codziennych wyzwań. Niespokojny umysł obraca się w zaklętym kręgu umacniania własnego niepokoju, paradoksalnie szukając z niego wyjścia. Możesz spojrzeć na to ze mną w ten sposób. Niespokojny umysł sięga po myśli, które zwykle łapią naszą uwagę, kiedy nasz system nerwowy jest niespokojny. Dlaczego umysł chce naszej uwagi? Bo odzwierciedla nam nasz strach. Zachowuje się jak przestraszone dziecko, które nie dba o to, jak się zachowuje, byleby tylko dostać kojącą uwagę spokojnego rodzica. Lecz kiedy identyfikujemy się z umysłem, czujemy się tak, jakbyśmy to my byli opuszczonym lękiem, podczas gdy nasze istnienie z rodzicem, w którym każdy niepokój ma możliwość znaleźć spokój i kojącą obecność. W głębi zawsze jesteśmy spokojem, jednak aby przetłumaczyć jego obecność na namacalne doświadczenie w ciele i umyśle, potrzebujemy podarować sobie przestrzeń wolną od podążania za kompulsywną uwagą. Z miejsca dotychczasowych nawyków niezdrowego ego jest to coś niezwykle trudnego. Możemy mieć nawet wrażenie, że dosłownie wszystko wydaje się być łatwiejsze od zwyczajności słuchania oddechu, ciszy nocnej albo mniej bezpośrednio angażującej muzyki, od beztroskich spacerów, od ćwiczeń, medytacji, czytania dobrej poezji albo dostrzegania uniwersalnej postawy jednego istnienia, które jest obecnością całego wszechświata. Albo tańca i twórczej ekspresji życia, którym jesteś, albo idąc tym nawet jeszcze dalej, szczerego zgłębienia duchowości bez szukania w tym bezpośrednich, często osobistych korzyści, co nadal jest kolejną niezdrową kompulsją ego i symptomem niespokojnego systemu nerwowego, jakbyśmy chcieli poznać Boga, aby dostać w ten sposób coś w zamian. To wszystko może wydać się być trudne z miejsca dotychczasowych przyzwyczajeń i uzależnienia od częstej, nadmiernej stymulacji, lecz kiedy stajemy się dostatecznie zmęczeni tym wszystkim, rodzi się w nas dojrzałość do zmiany. Jeśli spokój i rozluźnienie, które jest synonimem otwartego serca i cichego umysłu, staje się naszym priorytetem, zaczynamy słuchać cichej, nieskończenie inteligentnej obecności naszej duszy.
Jeśli nie, potrzebujemy spędzić jeszcze trochę czasu w piekle. I być może z czasem zapragnąć spokoju dostatecznie głęboko, aby stał się ważniejszy od wszystkiego. Dlatego ostatecznie nic nie jest stratą czasu. Nawet bzdury i każdy bullshit, który zostawia nas z poczuciem niesmaku i twierdza nas w wyobrażonym poczuciu braku godności. Tutaj nie istnieją kategorie dobre i złe. Chodzi tylko o to, czy jesteś już dostatecznie zmęczony, żeby zacząć cenić sobie zdrowie i szczerą dedykację dla mądrości twojego ducha, czy coś w tobie nadal widzi korzyści w podążaniu za kompulsjami. A największym i pierwotnym uzależnieniem jest podświadome definiowanie siebie w pewien wyuczony sposób. Nazywamy to identyfikacją z ego. Ego, które przyglądając się tylko trochę bardziej wnikliwie, jest w gruncie rzeczy mechanizmem obronnym. Tożsamość ego zasadza się w fundamentalnym strachu przed życiem, przed nieznanym. Jest zbiorem przeróżnych psychologicznych taktyk, które obieramy nieświadomie, aby upewnić się, że nic nam nie zagrozi, wychodząc z pierwotnego założenia, że życie nie jest bezpieczne. Lecz przekonanie o tym, że życie nie jest bezpieczne i że nie możemy ufać egzystencji, samo w sobie jest oznaką niespokojnego, rozdrażnionego systemu nerwowego. To przekonanie wynika z niego i karmi percepcję ego, które widzi życie jako, generalizując, poligon wojenny. Jesteśmy uzależnieni od walki i uprzedzenia potencjalnych ataków. Wyobrażamy sobie w naszej głowie możliwe czarne scenariusze, których potem się obawiamy, nie dając sobie w ten sposób pozwolenia na zwyczajny, należny nam jako boskiej istocie relaks. Możemy spędzić cały dzień w najlepszym spa, lecz nadal nie być rozluźnionym, gdyż nadal nie udzielamy sobie pozwolenia na poziomie mentalnym do odpoczynku i regeneracji. Będąc uzależnieni od kompulsywnej, nawykowej identyfikacji z ego. Nikt tego nie rozpoznaje jako szkodliwego uzależnienia, pomimo tego, że rujnuje nam życie. Dlatego z jednej strony nasza uwaga ma tendencję do angażowania się w percepcję i kompulsję ego. Z drugiej zaś nasze serce jest w stałej, niezmiennej komunii ze źródłem spokoju, którym jest nasz wieczny duch. Na pozór głos serca wydaje się być mniej donośny, lecz tylko dlatego, że nadal interesują nas treści niespokojnego umysłu, który jest sygnałem przeciążonego systemu nerwowego. Dlaczego? Bo nadal uważam, że daje nam to więcej odsłuchania kojącej, spokojnej cichości serca. Nadal wierzymy, że jest w tym więcej korzyści. A dlaczego? Bo wolimy tkwić w tym, co znamy i do czego przywykliśmy, nawet jeśli niszczy to nas od środka. Dlaczego? Bo obawiamy się naszej mocy, obawiamy się być silni, obawiamy się zakończyć naszą znajomość z ograniczeniami każdej tożsamości, obawiamy się być spontanicznością tej chwili, obawiamy się utracić fałszywe wyobrażenie poczucia kontroli, obawiamy się naszej inherentnej, boskiej natury świadomości. Ducha, serca. Dlaczego? Bo obawiamy się, że będziemy musieli poświęcić coś, co jest nam drogie, coś, co dawało nam pozory schronienia i bezpieczeństwa. Nie wiemy, co odnajdziemy po drugiej stronie tego tajemniczego wołania kojącej, szlachetnej ciszy serca. Dlatego często zatrzymujemy się jedynie na sporadycznych momentach nieokreślonej tęsknoty, która jest chwilową, ulotną pauzą, nieśmiałym przerywnikiem w filmie, do którego przywykliśmy, w filmie, którego mamy dosyć, a od którego jesteśmy uzależnieni. Dlaczego? To nie jest jedynie moje pytanie. To jest pytanie, z którym żyjesz od zawsze. To niewinne, nieśmiałe, a jednocześnie największe, najgłębsze ze wszystkich pytań. Lecz to w tobie, co stawia to pytanie, nigdy nie będzie ci się narzucać. Jest bardzo cierpliwe. Jest cierpliwe jak miłość matki, która nigdy nie przestaje kochać swojego dziecka, cokolwiek by nie zrobiło głupiego. Jest donośne jak sama cisza, jest bliższe od oddechu, jest bardziej bezpośrednie od intymności samej w sobie, jest obecne w tobie od zawsze.
I choć jest czymś absolutnie nieokreślonym, to jest esencją wszystkiego, czego możemy doświadczyć. Jest tobą tak naprawdę. Nie jest tym, co możesz powiedzieć o sobie, lecz jest tym, czym jesteś. Każdy, kto przeszedł przez wrota śmierci, spotkał się oko w oko z tym pytaniem. Lecz nie musimy umierać, aby za życia spojrzeć w twarz temu pytaniu, temu największemu, a jednocześnie donośnemu, milczącemu pytaniu, którym jest nasze serce. Co naprawdę jest istotne? Czego naprawdę pragniesz ostatecznie? Nie ma tutaj złej odpowiedzi. Pytanie tylko, jak bardzo pozwalasz sobie być szczery ze sobą. Prawdziwym znaczeniem daru przestrzeni niekoniecznie jest coś, co możemy jakoś określić i zmierzyć jako czas, albo powiedzieć, że jest to jakaś relaksacyjna aktywność. Przestrzeń, o której mówię, jest tym, co zostaje, kiedy dajemy sobie pozwolenie do tego, aby odpocząć od każdego nawyku, od każdej tożsamości, od każdego uzależnienia. Przestrzeń, o której mówię, niczego więcej nie chce, ani niczego od ciebie nie próbuje odżegnać. Nie nalega na nic, ani niczemu się nie sprzeciwia. Nie lgnie do niczego, ani niczego nie stara się od ciebie na siłę odsunąć. Nie dodaje niczego do siebie, ani nie odejmuje. Nie jest za, ani przeciw. Nie jest tak, ani nie. Jest niedualnym sercem, które wita wszystko tak samo. Jest swoją pierwotną naturą, zawsze wolną od każdej tożsamości. Jest spokojem wobec absolutnie wszystkiego. Dlatego, kiedy budzi się w nas dojrzałość do tego, aby pragnąć spokoju ponad wszystko, kiedy zobaczyliśmy już dostateczną ilość razy, że alternatywa nigdy nie może dać nam tego, co wydaje się obiecywać, odnajdujemy siebie, nasze istnienie jako dar przestrzeni. Odnajdujemy siebie jako rodzica dla dziecka w nas, które może czuć się w różny sposób. Pozwalamy, aby niespokojny dotychczas nakręcony system nerwowy opadł miękko do swojej naturalnej kondycji rozluźnienia. I w ten sposób budujemy w sobie silniejszy system immunologiczny, zdrowe poczucie pewności siebie i szacunku, emocjonalną niezależność oraz stajemy się coraz bardziej świadomi naszej wiecznej natury w jedności z Bogiem. Nie tracimy energii, lecz zaczynamy ją kumulować. I zaczynamy żyć z coraz bardziej namacalnym poczuciem tego, że każda chwila jest cenna. Jakbyśmy żyli w filmie, który zaczyna nas interesować coraz bardziej. Przestajemy szukać aprobaty, uznania i szacunku innych ludzi. Stajemy się samowystarczalni, odkrywając coraz wyraźniej, że nasza istota, to czym jesteśmy naprawdę, jest źródłem miłości. Słuchamy. Jesteśmy słuchaniem siebie. Przestajemy mówić cokolwiek o sobie, pozwalając sobie być słuchaniem siebie. I w tej zwyczajnej cichości odnajdujemy swój prawdziwy głos i wolę. I żyjemy jako przestrzeń, którą jesteśmy. Żywe przebudzenie. Przebudzenie nie jest rozpoznaniem obecności, które jest niezmiennym tłem, źródłem i substancją każdego doświadczenia. Przebudzenie nie jest rozpoznaniem tego, że jesteśmy czystą świadomością, która doświadcza siebie samej w formach gry życia. Przebudzenie nie jest odkryciem absolutu, stale obecnej, niewyrażalnej rzeczywistości, która rodzi w sobie wszechświat form i jest nim. Przebudzenie nie jest żadnym transcendentnym doświadczeniem i wglądem. Moje słowa nie próbują odjąć wartości i ważności takich wglądów. Mają nieocenioną wartość i dają niezwykle wyzwalający kontekst naszemu doświadczeniu, kiedy odkrywamy prawdziwy, niewzruszony spokój jako samą podstawę rzeczywistości. Jest w tym nieskończona wartość. A jednak żadna z tych głębszych realizacji nie jest jeszcze przebudzeniem. Być może doświadczasz teraz wyraźnego znaku zapytania w swojej głowie, kiedy spotykasz się ze słowami, które wydają się zaprzeczać wszystkiemu, czego nauczyłeś się i dowiedziałeś o przebudzeniu. Ale spokojnie, ja niczemu nie staram się zaprzeczać, tylko chcę pokazać, że istnieje coś więcej.
Każdy wgląd i realizacja jest czymś, co otwiera nas na głębszą rzeczywistość, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy czymś znacznie większym niż dotychczas myśleliśmy, wyobrażaliśmy sobie o sobie. Jednak ekspresja świadomości niekoniecznie jest tożsama z przebudzeniem. Na przykład znana i popularna praktyka Atma Vihary, która polega na zadawaniu sobie pytania, kim jestem, może uświadomić nam, że nie możemy być niczym, co postrzegamy. Jeśli coś widzę, przedmiot, moje ciało, myśli, uczucia, a nawet mistyczne stany, to nie mogę być tym, co postrzegam. Jeśli nie jestem niczym, co postrzegam, to muszę być postrzeganiem samym w sobie, świadomością na płótnie, której pojawiają się wszystkie doświadczenia. Jest to cenna realizacja, jednak niekoniecznie jest jeszcze przebudzeniem. Jest głębokim wglądem, który może rozkwitnąć do przebudzenia, jednak tylko wówczas, kiedy spoczywa w sercu. Spotkałem wielu ludzi, którzy uświadomili sobie czystą obecność istnienia i odkryli, że są świadomością niezależną od wydarzania się życia, lecz nie każdy z nich był jednocześnie przebudzony. Niektórzy imponowali mi swoim osadzeniem się w obecności, bo dedykując swoją uwagę mocniej na tym, co jest niezmienne, niż na zmiennych wydarzeniach życia, zyskali pewnego rodzaju wewnętrzną moc. Byli jednak nadal podzieleni w sobie. W ich dedykacji znajdowała się negacja życia. W ich mocnej obecności znajdowała się subtelna niechęć do życia. Owszem, odnaleźli oni jakiegoś rodzaju spokój, jednak jest to trochę martwy i chłodny rodzaj spokoju. Jest to spokój mnicha, lecz nie spokój prawdziwego mistrza, który kocha życie. Czym więc jest przebudzenie? Przebudzenie jest życiem. Przebudzenie jest sercem dla wszystkiego. Jest żywym współczuciem. Jest troską o każdy aspekt życia. Przebudzenie jest działaniem ducha, a nie statycznym i martwym byciem, duchem jako czasownik, bo już nim jesteśmy. Jeśli jest jednak jakakolwiek negacja i niechęć do życia, to nasza medytacja będzie formą ucieczki od życia. A przebudzenie nie jest ucieczką w kontemplację wysokich duchowych konceptów, ale spotkaniem się ze wszystkim, co przynosi nam ten moment otwartością naszego serca. To serce jest tak naprawdę prawdziwe i transcendentne, właśnie dlatego, że nie szuka transcendentnych doświadczeń i realizacji, lecz jest obecne w pełni dla wszystkiego, co przynosi życie. Przebudzenie jest słuchaniem żywych impulsów rozpalających się w sercu, które przychodzą z samego ducha, kiedy pragnie doświadczać siebie w żywym ciele. Jego działaniem jest inspiracja, a jego odpowiedź na świat, który jeszcze nie przebudził się do słuchania, mądrość współczucia. Negując życie, zamieniamy piękno prawdziwej duchowości w hipnotyzowanie się nią, zamiast życie jako sam wcielony duch. Nasze ciała są krystalizacją czystego pragnienia ducha, który zna siebie doskonale jako czystą, transcendentną przestrzeń świadomości, lecz w tej chwili zrodziło się w nim pragnienie bycia w ciele. Dlaczego mielibyśmy w takim razie za życia skupić całą swoją uwagę na tym, że w esencji jesteśmy świadomością, zamiast uszanować pragnienie ducha i pozwolić sobie cieszyć się doświadczeniem bycia w ciele? Dokładnie ten sam moment, w którym nasz duch nie chce już dłużej doświadczać siebie w ciele, jest chwilą śmierci tego ciała. Jeśli jesteś żywy, chcesz być żywy. Duch, prawda naszej istoty, nasza dusza chce być żywa. Przebudzenie jest zakończeniem konfliktu pomiędzy naszą wolą a wolą naszego ducha, która zlewa się w jedną boską wolę wcielonego ducha. Budzimy się do tego, że chcemy tutaj być. Na samym początku myślimy, że jesteśmy ograniczeniem naszego uwarunkowania. Myślimy, że musimy tutaj być. Potem odkrywamy, że istniejemy ponad każdym uwarunkowaniem. Myślimy, że nas nie ma. Potem budzimy się do prawdy naszego rzeczywistego powołania, które stoi za naszą inkarnacją, aby być wcieleniem czystej miłości i mądrości na tej ziemi, w tym ciele. I wówczas odkrywamy, że tak, pomimo całego chaosu na tej pięknej ziemi, chcemy tutaj żyć. I tym rzeczywistości jest prawdziwe serce Advajty. W swojej esencji jest prostotą życia.
To tylko nasze wykoślawione interpretacje słów mistrzów, którzy są już martwi, i utwierdzanie się w tym niepełnym zrozumieniu skłania nas do takiego radykalnego i suchego podejścia, jakby duchowość miałaby być negacją życia. Prawda zawsze rozbrzmiewa rezonansem w naszym ciele. Prawda jest materialna, prawda jest doświadczalna, prawda jest żywa. I tak naprawdę życie prawdą jest gruntem, na którym rozkwitać w nas może transcendentne, wyższe zrozumienie. Kluczem nie jest sucha praktyka, oderwana od bezpośredniości naszego doświadczania, ale odpowiedź na wszystko, co się pojawia w naszym doświadczeniu z miejsca naszego współczucia, tak jak potrafimy. I wówczas to nasze czyny i codzienność życia jest tym, co spontanicznie i naturalnie odsłania dla nas głębsze zrozumienie rzeczywistości, kiedy pozwalamy prowadzić się naszemu sercu, zamiast wykoślawionemu pragnieniu wzniesienia się ponad doświadczenia. Jesteśmy tutaj, aby wejść w doświadczenia całym sobą i poprzez pełne spotkanie z Nim odkryć w sobie miejsce, które nigdy nie było przez nie dotknięte, odkryć swoje prawdziwe, transcendentne serce, które wita każde doświadczenie tak samo, bez decydowania, które zasługuje mocniej, a które mniej na dar swojej uwagi. Autentyczność. Otwierając się na zawsze nieprzebraną, bezdenną tajemnicę naszego istnienia, musimy spotkać się z niezrozumieniem w tej czy w innej formie. Ktoś, kto sięga ku sobie, odnajdując spontaniczną autentyczność, której nie potrafi niczym już dłużej przesłaniać, odsłania się na potencjalne ataki, zarzuty, projekcje, na serię niezrozumienia. Każdy z nas musi spotkać się z głosem oskarżeń. Jest to jedna z ważniejszych inicjacji na ścieżce życia otwartym sercem. I to, co jest tutaj w najwyższy sposób absurdalnie dla tej części nas, która płonie w ogniu tej duchowej inicjacji, jest to, że nawet mając prawdę po naszej stronie, nie możemy domagać się sprawiedliwości. Jeśli ktoś jest ślepy w swoich projekcjach, to nawet jeśli nasze słowa sprzeciwu mają potencjał otworzenia czyichś oczu, to jeśli w drugiej osobie nie ma gotowości na otwarcie się na prawdę, nie możemy z tym nic zrobić. Każda próba ubrania w słowa prawdy nie dość, że będzie skazana na porażkę, to dodatkowo przerodzi się w zaogniony konflikt. Jest tak dlatego, że taka sytuacja zaprasza nas do bycia prawdziwym głosem prawdy, która nigdy nie ma potrzeby wytłumaczenia siebie samej ani zmiany czyjegoś punktu widzenia i stanowiska. Dlatego wdając się w dyskusję z kimś, kto na każdym kroku udowadnia nam, że nie jest chętny wysłuchać nas do końca, trzymając się kurczowo jedynie własnej perspektywy, skazujemy siebie samych na upadek do tego samego zawężonego poziomu świadomości. Prawda nie ma potrzeby domagania się sprawiedliwości. Prawda sama w sobie jest jedyną, prawdziwą sprawiedliwością. Życie w swoim srogim geniuszu zaprasza nas do porzucenia wszelkich nalegań na zrozumienie z czyjejś strony. Zaprasza nas do transcendencji wszystkich tendencji poszukiwań akceptacji na zewnątrz nas, w innych ludziach. I choć nie możemy pozbyć się naturalnej ludzkiej chęci zrozumienia, to nasze negacje na zrozumienie jest dokładnie tym, co nie mieści się w wąskiej bramie duchowej inicjacji spełnionego serca. Nadal pragniemy porozumienia i bliskości, jednak jesteśmy wolni od tendencji ego, które nie mogąc znieść bólu osamotnienia, będzie walczyć o akceptację i zrozumienie. A to, co sprawia, że nalegania ego zaczynają mięknąć i rozpuszczać się w otwartą przestronność serca, jest doświadczenie w pełni tego samego poczucia osamotnienia i bólu niezrozumienia, zamiast szukania na siłę bliskości i zrozumienia. Dlatego każda chwila odrzucenia staje się sposobnością na otwarcie naszego serca, kiedy przestajemy grać w grę polemiki z czymś zamkniętym sercem. Dyskusja z zamkniętym sercem jest dokładnie tym, co zamyka nasze własne.
Lecz kiedy wycofujemy się z rozmowy, która nie prowadzi donikąd, konfrontując się z uczuciami rozczarowania, odrzucenia, smutku, złości, osamotnienia, okazujemy sobie cenną sposobność do integracji ego ku sercu. Kiedy doświadczamy samych uczuć, bez obwiniania kogokolwiek i cokolwiek o powód ich istnienia, pozwalamy, aby każde z tych uczuć pokazało nam naszą moc otwartej obecności. Emocje stają się ciężkie i lepkie jedynie wówczas, kiedy nie odważamy się doświadczać ich w nagi, bezpośredni sposób. Kiedy sięgamy po logikę naszego umysłu, który może wskazać powód jakiejś emocji i oskarżać kogoś o jej zniecenie, identyfikujemy siebie jako oskarżyciela. I kiedy istnieje w nas identyfikacja z oskarżającym umysłem, identyfikujemy siebie z emocjami, które czujemy. I kiedy budujemy nieświadome tożsamość z jakiegoś stanu emocjonalnego, to jest to tak, jakbyśmy mówili o sobie: jestem osamotnieniem, jestem odrzuceniem, jestem tym, co czuję. Lecz właśnie ten sam mechanizm ego, które identyfikuje siebie jako ofiarę niezrozumienia, jest dokładnie tym, co chce zatrzymać te emocje żywe, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi. Jest tak dlatego, że definiuje na ich podstawie własne istnienie. To dlatego ego będzie niechętnie do tego, aby pozwolić tym emocjom odejść, nie chcąc stracić swojej tożsamości. Jest to jedna z największych psychologicznych pułapek, jakie istnieją. Naturą emocji jest ruch. Są jak woda, płynne, zmienne. Nie są czymś stałym, jednak możemy stwarzać nieświadome doświadczenie, jakby były czymś wręcz niezmiennym, kiedy identyfikujemy się z nimi, nie pozwalając im odejść. Odwracanie procesu identyfikacji jest pozwoleniem sobie na opuszczenie uwagi ku sercu, które jest samym, nagim i prostym odczuwaniem tego, co jest obecne, bez mentalnych analiz i wyobrażalnych powodów ego, dla których jakaś emocja powstała. Serce jest ośrodkiem odczuwania wolnym od obwiniania. Serce nie analizuje niczego. Serce odczuwa wszystko, słodkie i gorzkie, jako tą samą otwartość. Serce jest niezwykle wnikliwą mądrością, która wie, że ostatecznie nie możemy winić nikogo i niczego o istnienie emocji, które odczuwamy. Dane emocje mogą powstać w obecności jakiejś okoliczności, lecz tak naprawdę to nie okoliczność sama w sobie stworzyła w nas pewne uczucie. Nic zewnętrznego automatycznie nie stwarza w nas emocji. Emocje wychodzą na powierzchnię naszej świadomej uwagi, obecności różnych okoliczności, lecz nic samo w sobie nie jest ich powodem. Jest to zupełnie przeciwna orientacja do świadomości ego, który zawsze posiada zestaw powodów, dla których wyobraża sobie, że czujemy to, co czujemy. Dlatego w sercu nie istnieje obwinienie. Serce nie posiada zdolności, aby postrzegać winę. Może być świadome tego, że czyjeś zachowanie jest krzywdzące, lecz nie potrafi wymierzyć w nikogo oskarżający palec winy. Wyobraź sobie, że nic nie jest powodem tego, co czujesz. Tylko na moment. Nic ani nikt, żadne słowa, ani zachowanie nie sprawiło, że czujesz to, co czujesz. Nic nie dyktuje formy emocjonalnego pejzażu, który postrzegasz wokół siebie. Obwinianie jest tylko grą wyobraźni umysłu, który czuje się odległy od serca. Emocje nie są czymś osobistym. Są jedynie ekspresją psychologicznych wzorców obecnych w kolektywnym umyśle ludzkości, czekające na uzdrowienie poprzez uwagę serca. Dlatego bez identyfikacji z nim jest dokładnie tym, co jest ich wyzwoleniem. Brak identyfikacji z tym, co czujemy, istnieje zawsze w niedualnym sercu świadomości, na które możemy się otworzyć.
do którego możemy opadać, do którego możemy się rozluźnić, do którego możemy się rozpuszczać poprzez łaskę serca, którego nie próbujemy bronić ani zasłaniać. Ktoś, kto oskarża nas o naszą autentyczność, jest jedynie kimś, kto cierpi ciężar własnego ego, które jest identyfikacją z pewnymi uczuciami, z pewnym poczuciem tożsamości. Nasza wolna, swobodna i autentyczna obecność z własnej natury może wynosić na powierzchnię świadomości te uczucia, z którymi druga osoba nie chce się spotkać, dlatego jej ego będzie się bronić przed nami, próbując wmówić nam, że coś z nami jest nie w porządku. Ego obawia się tutaj, że spotkanie z tymi uczuciami w bardziej świadomy sposób będzie dokładnie tym, co pozwoli tym uczuciom odejść, zabijając tożsamość ego. To dlatego ego unika głębszych, trzeźwych rozmów. Dlatego, że ta sama głębia spojrzenia obecna w każdej szczerej rozmowie jest przestrzenią serca, które jest otwarte, aby czuć. Czuć to, co dotychczas było spychane na margines świadomości, w ukryciu. Ego próbuje upewnić się, że spojrzenie naszej świadomej uwagi nie spocznie na tym, co głębiej czujemy, obawiając się, że transformacja tych uczuć będzie końcem nieświadomej identyfikacji z nim. A to z perspektywy ego jest jego śmiercią. Ego woli chować urazę, niż pozwolić, aby ta emocja rozpuszczała się w zawsze otwartym sercu, bo niezdrowe ego szuka we wszystkim własnej tożsamości. Ego obawia się, że nie posiadając żadnej tożsamości przestanie istnieć, dlatego zrobi wszystko, aby nie poddać się sercu, postrzegając je jako swojego kata i zabójcę. Tymczasem to właśnie w sercu niezdrowe ego integruje się do swojej pierwotnej roli, odnajdując swoją prawdziwą tożsamość w jedności ze świadomością, sercem. Zintegrowane ego staje się osobowością samej miłości, która przejawia się poprzez każdego z nas w niepowtarzalny, unikalny sposób. Ego nadal jest w nas obecne, jednak nie przesłania już dłużej naszego świata. I w tym odnajduje swoje pierwotne, prawowite miejsce. Jesteś miłością, która za miłość ma samą siebie. Pozwól sobie to usłyszeć, nawet jeśli coś w tobie może to komentować. Pozwól, aby twoje zawsze otwarte serce przyjęło prawdę własnej natury. Nie śpiesz się z tymi słowami, jeśli możesz. U samego źródła ciebie jesteś jednym z miłością egzystencji. Jesteś tym, co na nic nie nalega, niczego nie oczekuje i z niczym nie walczy. To nie ty posiadasz nalegania na zrozumienie z czyjejś strony. Jesteś sercem, które jest świadome poczucia osamotnienia. Nie jesteś osamotnieniem, jesteś sercem. Jak wielki jesteś naprawdę, jak transcendentny jesteś naprawdę. Jeśli twoja pierwotna esencja świadomości nigdy nie chowała urazy, nigdy nie była zirytowana, nigdy nie szukała w nikim zrozumienia, będąc jedynie świadkiem kolektywnych wzorców ego, z którymi nie mamy tak naprawdę nic wspólnego. Jak wielka jest świadomość, którą dzielimy, jak głęboka jest miłość, którą jesteśmy u źródła, jeśli zna jedynie miłość dla wszystkiego, co wydarzyło się w całej historii stworzenia. Nie jesteś od niej odległy, jesteś nią i nic, co możesz o sobie pomyśleć, nie może temu zaprzeczyć. Pozwól, niech szczeliny chwili, w którym na moment spontaniczny zawieszasz dyskusję z prawdą, będą dla ciebie jeszcze cenniejsze. Pozwól, aby to samo docenienie rozbierało je szerzej i szerzej. Pozwól, aby łaska twojego własnego serca dotknęła cię jeszcze czulej, kiedy się na nie otwierasz. Pozwól sobie przyjąć ciebie. Esencja doskonałości. W oczach życia nie zrobiłeś nigdy nic złego. Bóg widzi cię takim, jakim jesteś naprawdę.
Dlatego jedynie co postrzega, to własną perfekcję i doskonałość, którą jesteś w esencji. I zanim być może pojawi się tutaj lawina głosów sprzeciwu z wieloma solidnymi argumentami, pozwólmy sobie rozsiąść się przez chwilę w tej świadomości. Nie zrobiłeś nic złego. Jesteś bez winy. Jesteś niewinna. Jesteś niewinna zawsze, cokolwiek możesz o sobie myśleć, albo cokolwiek powiedzą na twój temat inni. Oko prawdy, oko życia, widzi we wszystkim swój pierwotny, naturalny stan perfekcji i absolutnej, krystalicznej czystości. I tutaj pojawia się ważne i kluczowe pytanie. Czy zatem życie jest ślepe na pewne relatywne niedoskonałości? Czy Bóg nie widzi moich słabości i uchybień? Lecz widzisz, tak postawione pytanie zakłada, że życie może nas oceniać. Projektujemy na życie, Boga, wszechświat, jakkolwiek chcesz nazwać egzystencję, ludzką mentalność. Lecz jest to tylko nasze niewinne wyobrażenie i tendencja, która zwyczajnie nie ma nic wspólnego z prawdą. Spojrzenie życia nie musi być ślepe, aby widzieć wszystko bez oceny i w rzeczywistości dlatego, że jesteśmy przejawem życia, będąc z nim jednym, będąc życiem, zanim spojrzymy na coś poprzez pryzmat oceny w naszym umyśle, widzimy wszystko okiem Boga, który jest wolny od ocen. Zanim pojawi się w nas ten krytyczny głos, który coś w nas ocenia, widzimy wszystko takim, jakie jest, pozbawione ciemnych barw ocen. Wyobraź sobie, że widzisz wszystko tak samo jak teraz, lecz bez najmniejszego cienia kategoryzowania czegoś jako dobre albo złe, jako ciężar krytycznej oceny. A jeśli oceniające myśli są obecne, to nie jesteś w nie zaangażowany. Coś w tobie może z nawyku zachęcać cię do uczestnictwa w tej grze, ale ty jesteś jedynie spojrzeniem, które może być świadome obecności ocen, lecz samo w sobie jest zawsze wolne od nich. Taka pozornie niewinna praktyka, wzięta sobie głęboko do serca, może okazać się jedną z bram wiodących do rozpoznania naszej pierwotnej natury świadomości, która jest Bożym okiem pozbawionym ocen, lecz nie będącym na nic ślepym. Come on, Bóg nie jest ślepy. Pójdźmy z tym dalej i głębiej stwierdzając, że jeśli Bóg widzi nasze słabości bez oceniania ich, to nie postrzega ich jako porażki albo jako coś złego. Jeśli życie jest pozbawione tego dualistycznego spojrzenia, które postrzega wszystko jako dobre i złe, jak większość ludzi, to jedyne co widzi to stan harmonii albo tymczasowej dysharmonii, lecz nie jako kategorię dobra i zła, a bardziej jako czystą, neutralną obserwację. I kiedy dzięki łasce życia zaczynamy rozumieć głębiej, co tak naprawdę oznacza to neutralne spojrzenie, poza naszymi ludzkimi skojarzeniami z tym, w jaki sposób potocznie rozumiemy neutralność, nasze serce nie ma wyboru, jak tylko otworzyć się na piękno implikacji tego zrozumienia. Widzimy, że każda z ocen nigdy nie miała podstawy w samej egzystencji. Bóg nie jest oceniający. Dlaczego miałby oceniać samego siebie? I dzięki tej realizacji uwalniamy się, albo inaczej, uświadamiamy sobie naszą wolność spod jarzma i tyranii wewnętrznego krytyka. Co to oznacza w praktyce? Czy nie doświadczamy już żadnych krytycznych myśli? Niekoniecznie. Zwykle jest to stopniowy proces. Jest stopniowy dlatego, że nawet jeśli doświadczamy chwili głębszego przebudzenia, widząc siebie okiem życia, jako życie, to po pewnym czasie przeważnie dawne przyzwyczajenia i wzorce krytycznych ocen ponownie zaczynają być w nas obecne. Dlaczego? Dlatego, że treść naszego podświadomego umysłu nie zmienia się gruntownie od tak nagle.
Jeśli nawykliśmy do pewnego spojrzenia przez dłuższy czas, które obracało się wokół poczucia winy, nieadekwatności i zła, to nawet kiedy otwieramy się na niedualne oko życia, które nie widzi w niczym zła, będziemy świadkiem tego, że dawne psychologiczne wzorce posiadają jeszcze pewną siłę rozmachu. Są nadal obecne. Hindusi nazwaliby to głęboko ukrytymi sanskarami. Lecz ich obecność nie jest żadnym problemem, gdyż zaczynają tracić podstawę naszej dotychczasowej wiary w ich słuszność i prawdziwość. Teraz, widząc siebie okiem życia jako życie, jesteśmy siłą świadomej transformacji naszego podświadomego umysłu. Okej, ale jak wygląda to w praktyce? I co jeśli chyba nie widzę siebie okiem życia? Spokojnie, po prostu zostań i zaufaj ciekawości, która sprawia, że nadal czytasz te słowa. W praktyce wygląda to tak, że kiedy spontanicznie wytraca się w nas zdolność do inwestycji energii w oceniające i krytyczne myśli, otwierając się na oko świadomości, którą jesteśmy, zupełnie naturalnie doświadczamy w sobie nowej jakości relacji ze wszystkim, pozbawionej ocen. Możemy dostrzegać w sobie na przykład pewne słabości, lecz w przestrzeni braku ocen odnajdujemy wówczas serce, cierpliwość i współczucie dla tej części nas, która szuka na powrót harmonii. Nie jesteśmy już wymagającym rodzicem albo nauczycielem, czy jakąkolwiek krytycznie autorytatywną postacią względem siebie, lecz bardziej wspierającym przyjacielem, na którym zawsze możemy polegać. Stajemy się coraz bardziej i bardziej żywym wcieleniem nieoceniającej świadomości. I nie jest to coś, co jest wynikiem starań, lecz konsekwencją rozpoznania naszej bardziej pierwotnej natury. Chyba nie dotarłem jeszcze do tego miejsca. Lecz możesz się na nie otworzyć. I aby podjąć ten krok, spójrzmy uważniej na tę zagadkową postać krytyka, czy jest to oceniający głos w naszej głowie, czy głos innych ludzi. Tak naprawdę krytyk w twojej głowie i krytyk w głowach innych osób jest u podstawy dokładnie tym samym psychologicznym mechanizmem, dlatego nie trzeba nawet tworzyć tutaj jakiegokolwiek rozróżnienia. Krytyk jest w tym sensie uniwersalną postacią. Czym jest krytyk? A co jeśli zobaczymy w nim małe dziecko, które szuka bezskutecznie aprobaty rodziców, społeczeństwa, Boga? Krytyk jest ekspresją fundamentalnego poczucia nieadekwatności, którego niczym nie da się tak naprawdę odkupić. Czy tak nie jest? Czy jakikolwiek krytyk kiedykolwiek staje się łagodniejszy? Każdy krytyk żąda niemożliwego. Każdy krytyk nigdy nie jest spełniony i usatysfakcjonowany. Jest tak dlatego, że sam w sobie jest poczuciem nieadekwatności, której żadna rzecz, osiągnięcie, aplauz, aprobata, atrakcyjność oraz status nie jest w stanie permanentnie i trwale zadowolić, dlatego że to, czego naprawdę szuka, jest miłością samego Boga. Miłością, której jednocześnie nie czuje się godzin, aby ją otrzymać i przyjąć. Krytyk, jakkolwiek brutalnie może się przejawiać, jest w esencji niewinnym poczuciem głębokiego, egzystencjalnego osamotnienia. Możesz spojrzeć na niego jak na osierocone dziecko, które czuje się wygnane spod aprobaty i miłości Boga, myśląc, że na nią nie zasługuje. Nie mogąc znieść bólu takiego wyobrażenia, będę siebie nienawidzić za to poczucie separacji i oddzielenia, jako sposób na odwrócenie się od rozmiaru własnego bólu. I zrobię wszystko, byle tylko się z nim nie zmierzyć, byle tylko go od siebie odżegnać i przed nim uciec. Boi się, że zginie w nim, boi się, że ten ból może go zabić. Jest tak dlatego, że odnalazł w tym poczuciu braku godności własną tożsamość, która służy mu za pewien substytut miłości, gdyż czuje się w ten sposób kimś szczególnym, jako Boży wygnaniec, jakkolwiek irracjonalnie może to zabrzmieć. Dlatego obawia się, że tracąc swoją wyobrażoną tożsamość, przestanie istnieć. To jest cały paradoks ego. Pragnie miłości, uciekając przed nią dokładnie w tym samym czasie.
Czy możemy spojrzeć poza cierpką fasadę maski krytyka, dostrzegając głębiej ból i wołanie o miłość? Czy możemy w ten sposób spojrzeć na ten oceniający głos okiem współczucia? Nie jesteśmy wówczas kimś, kto krytykuje i czuje się krytykowany, lecz jesteśmy sercem dla bólu, przebranego w postać krytyka, który odnajduje w nas ukojenie. Nie odwracamy się od bólu, pozwalając, aby seria nieświadomych ocen służyła jako forma mechanizmu obronnego przed jego rozmiarami, lecz jesteśmy tym, co spotyka się otwarcie z każdą emocją, która może mu towarzyszyć. Nie uciekamy w krytykę. Spotykamy się ze wszystkim jako godność naszej natury, którą jest serce, świadomość, życie. Widzisz? Przestajemy być kimś, kto biczuje samego siebie batem krytyki, pozwalając sobie być przyrodzoną, inherentną godnością Bożej istoty, którą byliśmy i jesteśmy od zawsze. Pozwól sobie to przyjąć. Jesteś bez winy. Nawet jeśli doświadczasz w sobie niespokojnego umysłu, który projektuje najróżniejsze oceny, to głębiej jest w tobie również coś bardziej pierwotnego. Przestrzeń. Umowne słowo odnoszące się do intuicyjnego rozpoznania, która zawsze znajduje się ponad nimi. Jest w tobie coś, co może być świadome ocen, jeśli się pojawiają, lecz samo w sobie znajduje się poza ich polem. Możemy nazwać to niedualnym sercem, świadomością albo okiem życia, okiem Boga. Nikt nie jest zły, nawet jeśli ktoś dopuszcza się obiektywnie niemoralnego zachowania, to w każdym przypadku to, co powodowało takim zachowaniem, nie jest jakieś zło, które jest złe samo w sobie, lecz rozpaczliwe poszukiwanie godności w esencji rozpoznania i miłości. Tak, zbrodnia jako jaskrawy przykład jest godna potępienia jako czyn, lecz to, z czego tak naprawdę wynika, nie jest złem. Jeśli naprawdę odważymy się wejrzeć dostatecznie głęboko w czyjeś motywy, to odnajdziemy w nich u źródła tę samą potrzebę miłości. Nikogo to nie usprawiedliwia w najmniejszy sposób, ani nie jest powodem do zniesienia konsekwencji takiego negatywnego zachowania, lecz jest perłą duchowej wnikliwości, która widzi wszystko okiem samego życia, znajdującego się ponad ocenami. I być może to właśnie dlatego ilość duchowych przebudzeń w okolicznościach więziennych jest relatywnie spora. Ktoś, kto pozostawiony jest niemal zupełnie sam sobie, będąc zmuszony do konfrontacji z własnym wnętrzem, zwykle albo błąka się w otchłaniach dojmującego poczucia winy, z której nie znajduje wyjścia, albo wznosi się absolutnie ponadnie, budząc się do wyższej świadomości, odkrywając sobie spojrzenie czystego życia, czystej świadomości, która nie postrzega w niczym zła i winy. Jest to przebudzenie do odkupiającej, prawdziwej, bezwarunkowej miłości. Miłości, na którą nie tylko zawsze zasługujemy, lecz niezmiennie jesteśmy ponad ocenami. Wdech. Wydech. Smak herbaty. Czasem jednak to, co oceniamy jako ocenę, jest tak naprawdę głosem intuicji. Tak, czasem możemy postrzegać nasze obserwacje, które są cenne i wnikliwe poprzez pryzmat oceny, która sugeruje, że jeśli widzimy coś negatywnego w kimś, albo niezdrowego w sobie, albo nawet niefunkcjonalnego w świecie, to właśnie dopuszczamy się aktu krytyki. Nic bardziej mylnego. Przykładowo, jako wrażliwa, empatyczna istota, którą jest każdy, kto czyta te słowa, może odczuć wyraźnie, że nie czujemy się dobrze w czyjejś obecności i głębsza intuicja mówi nam, że dobrze jest zakończyć to spotkanie, gdyż druga osoba nie potrafi być dłużej otwarta na naszą promienną obecność, nie będąc jeszcze zaznajomiona z takim poziomem otwartości,
Jeśli zostaniemy z nią dłużej, to prawdopodobnie nieświadome mechanizmy obronne zaczną być w niej aktywne, co nie będzie służyć ani nam, ani jej. Brzmi znajomo? To jest tak, jakby czyjeś ego powiedziało dosyć. Reprezentujesz wyższy poziom świadomości, nie jestem w stanie przebywać z sobą przez dłuższy czas, bo mój podświadomy umysł nie jest zaznajomiony z taką częstotliwością. Powoli, intuicyjnie to dostrzegamy i chcemy zacząć się żegnać, jednak na powierzchni druga osoba wygląda tak, jakby chciała jeszcze zostać z nami dłużej. Nasze duchowe ego może pomyśleć wtedy, że najwyraźniej ta osoba nas potrzebuje, a że w końcu jesteśmy taką duchową i dobrą osobą, to pobędziemy z nią jeszcze chwilę. I w tym miejscu pojawia się wewnętrzny konflikt. Odczuwamy jakąś nieokreśloną niechęć, która tak naprawdę jest zaproszeniem do zdrowej decyzji, lecz kiedy idziemy za głosem duchowego ego i nie podejmiemy jej śmiale, będziemy czuć niechęć do kontynuacji tego spotkania. Duchowe ego będzie wtedy krytykować siebie za te uczucia, będąc niechętne, aby dostrzec rzeczywisty obraz sytuacji. Jestem taki niedobry, bo zaczynam być poirytowany. Jestem jeszcze odległy od serca, bo mam dosyć tego spotkania. Znowu robię coś nie tak. Nie jestem jak Edgar Toll. Chyba nie jestem w teraz i kiepsko mi wychodzi bycie zaangażowanym świadkiem. Widzisz? Krytyka wynika w takim przypadku z braku zaufania do własnej intuicji. Oddajemy wówczas autorytet głosowi naszego moralizatorskiego ego, co stwarza grunt do oceniania siebie. Czasem to, co pozornie wydaje się być głosem krytyki, jest tak naprawdę okiem wnikliwości. Podaję tylko jeden przykład, lecz można to odnieść do wielu sytuacji. To bardzo ważna kwestia, gdyż często jako istoty z naturalnie otwartymi sercami możemy posiadać niewinną tendencję do bycia nieco naiwnym, myśląc, że jeśli czujemy coś negatywnego, to w każdym przypadku bez wyjątku jest to dowód na to, że my robimy coś nie tak. Wielu z nas zakłada z góry, że to my sami jesteśmy wszystkiemu winni za każdym razem, kiedy pojawia się nasz najmniejszy cień negatywnych emocji, nie zakładając nawet, że prawdziwy powód niekoniecznie dotyczy nas samych. To jest trochę tak, jakbyśmy przepraszali za to, że ktoś wymierzył nam cios w policzek, pytając jeszcze, co zrobiliśmy nie tak i jak możemy się pozytywnie zrewanżować, co jest w niektórych przypadkach tylko odrobinę przejaskrawionym przykładem. Jest to coś pięknego na swój sposób, lecz jesteśmy wówczas zagubieni, będąc jednocześnie otwarci i wrażliwi, zamiast silni i wnikliwi w sercu. To wszystko jest zaproszeniem do otwarcia się na spojrzenie klarowności, która widzi wszystko w trzeźwy i jawny sposób, a którą jest to, co widzi te słowa, czuje te emocje i jest świadoma tych myśli. Jest również tym, co nie uczestniczy w przylepianiu jakichkolwiek etykietek dobra i zła, na każdym z doświadczeń, nie będąc jednocześnie ślepa na to, że coś relatywnie może być negatywne. Innymi słowy, stając się wcieleniem niedualnej świadomości, nie stajemy się naiwnymi, duchowymi hipisami, którzy w bardzo swobodny i przesadnie uproszczony sposób nazywają wszystko miłością, nie potrafiąc się odnaleźć z ludźmi, którzy posiadają bardziej egoistyczną mentalność, lecz budzi się w nas bardziej dojrzała, klarowna wizja oświeconego gangstera. I naturalnie istnieje jeszcze całe morze najrudniejszych kwestii, które obracają się dookoła pojęcia krytyki i poczucia winy, ale nie będę tutaj pisać całej książki. Jesteś bez winy. Jesteś bez. Jesteś. Możesz coś stwarzać, musisz coś podtrzymywać, musisz w coś wierzyć, aby postrzegać w sobie albo w kimś winę. Owszem, możesz widzieć wszystkie niuanse czyjegoś zachowania, albo własnej tendencji, lecz głębia twojego spojrzenia nie zatrzymuje się jedynie na nich, jako powód do oceniania, lecz wnika w samą esencję. I kiedy ma to miejsce, spoglądamy na wszystko okiem serca.
Nie tracimy z oczu świętości, którą w głębi każdy z nas nieprzerwanie od zawsze jest, jednocześnie nie musząc przymykać na nic oka. Widzimy świętego nawet w samym diable. Stajemy się bardziej obiektywni w dostrzeganiu naszych własnych słabości albo przestajemy patrzeć na siebie krytycznym, oceniającym okiem. I z tego miejsca akceptacji, zamiast morderczej musztry ego, mamy okazję na prawdziwą transformację. Nie poprzez nienawidzenie czegoś w nas na samą śmierć, lecz poprzez miłość, która powie: to nie jest zdrowe, ale kocham Cię już teraz, bez względu na wszystko. Kocham Cię jednak zbyt mocno, abym nie pragnęła, abyś podarował sobie coś lepszego. Zasługujesz na zmianę. Krytyk zawsze mówi: musisz się zmienić, bo będzie źle. Miłość mówi: zasługujesz na coś lepszego. Lecz zawsze jesteś mnie godzien, kocham Cię. Nigdy nie kocham Cię mocniej albo mniej. Kocham Cię. I to bezgraniczne, bezwarunkowe, wszechobejmujące kocham, które jest kolejnym imieniem świadomości, Boga, jest Twoją pierwotną naturą tego, czym jesteś naprawdę. Pozwól, niech każdy głos krytyki zapomina o własnych motywach w objęciach Twojej uwagi, zwróconej na własne źródło. Za każdym razem, kiedy ma to miejsce, zdejmujemy z ramion świata kolejny ciężar, oczyszczając kolektywną atmosferę mocą wnikliwości serca, która otwiera się na zawsze krystaliczną świadomość, transformując oblicze na ziemi. Jeśli brzmi to zbyt wzniośle, to bardzo dobrze, powinno tak brzmieć. Jesteś cenny, jesteś cenna. Nasza rola w tym świętym projekcie transformacji jest absolutnie nieoceniona, jakkolwiek skromnie możemy ją oceniać na podstawie tego, co robimy. To nie jest nic małego, nic nie jest. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Bohater opowieści. Kiedy jest w nas obecne, niekwestionowane przekonanie mówiące: ja czuję to, ja uważam i myślę to i to, angażujemy się w niewinną grę identyfikacji z uczuciami i myślami, łącząc poczucie istnienia ze stanem umysłu ciała emocjonalnego. Co się dzieje, kiedy pozwalamy sobie przestać robić to w nawykowy, nieświadomy sposób, jakbyśmy prowadzili samolot naszej istoty na autopilocie? Życie staje się prostsze. O niebo. Ale zaraz. To jak wygląda alternatywa? Jest prostotą zwyczajnego faktu tego, że jesteśmy tym, co doświadcza całego kalejdoskopu zmiennych uczuć i myśli, a nie jest nimi. Nie jesteśmy nawet poczuciem posiadania pewnej tożsamości, która jest zestawem nawykowych myśli i towarzyszących im uczuć. Jesteśmy tym, co doświadcza każdego wrażenia, każdego poczucia bycia kimś kto, każdej tożsamości. Jesteśmy czymś bardziej pierwotnym nawet od duchowej tożsamości kogoś, kto może próbować budować duchowy imidż braku identyfikacji, co jest dosyć zabawną ironią. Jesteś tym, co doświadcza uczuć. Nie jesteś żadnym z uczuć, nawet tym, które wydaje się być najbliższe i intymne do najgłębszego cna. Różnica pomiędzy czuję się osamotniony, a widzę, że doświadczam uczucia osamotnienia, jest pozornie mało znacząca. Jednak jeśli naprawdę potrafimy dostrzec ją wyraźnie, jest monumentalna. Nie oznacza to, że nie odczuwamy w sobie osamotnienia, lecz kiedy pozwalamy sobie dostrzec, że jesteśmy przestrzenią, obecnością, w której doświadczamy tej części nas, tego, który czuje się osamotniony, widzimy wówczas, że głębiej jesteśmy czymś, co nie tylko posiada naturalny dystans do wszystkich doświadczeń, ale jest nieprzebranym źródłem poczucia pełni i trudnego do wyrażenia w ludzkich kategoriach poczucia spełnienia. I
I tym jest Twój wieczny duch, którym jesteś i który doświadcza tego życia poprzez to ciało, myśli, uczucia. Dlatego kiedy zaczynamy dostrzegać, że tak naprawdę posiadamy myśli i przeróżne uczucia oraz wrażenie nawykowej tożsamości, do której przywykliśmy, lecz w esencji nim nie jesteśmy, mamy możliwość dostrzec, że doświadczamy tego wszystkiego z dystansu, choć nadal bardzo bezpośrednio, podobnie jak bezpośrednie zaangażowanie w śledzenie akcji filmu. Możemy nabrać sympatii albo antypatii, albo kombinację obu, identyfikując się z bohaterem filmowym występującym w filmie tego życia, lecz robimy to siedząc sobie przez cały czas wygodnie w fotelu kinowym, który jest Twoja pierwotna natura świadomości, albo kino Boga dla szczytu humoru być może. Oświecenie jest spontaniczną chwilą dostrzeżenia, że tak naprawdę nigdy nie uczestniczyliśmy w tym, co się wydarza w nurcie rzeki doświadczeń życia. Jesteśmy tym, co doświadcza bohatera tej opowieści, który posiada najróżniejsze myśli, uczucia, wrażenia oraz nawet własny obraz samego siebie. Jesteśmy tym, co doświadcza całego płótna malujących się wydarzeń życia, łącznie z postacią, która się w nim znajduje. Spoglądamy na ten boski obraz życia jako źródło, z którego emanuje, z którego wyłaniają się kolejne i kolejne palety najróżniejszych barw i kolorów doświadczeń. Nie jesteśmy akcją rozgrywanego filmu, jesteśmy światłem, które go animuje. I kiedy powracamy do tego rozpoznania raz po raz, albo przynajmniej otwieramy się coraz częściej na intuicyjny przebłysk tej prawdy, zaczynamy odpoczywać do naszego oryginalnego miejsca spoczynku jako światło jaźni, co ostatecznie jest jedną z najwyższych praktyk duchowych. I wówczas coś interesującego ma miejsce. Bohater, którego doświadczamy, zaczyna oddychać coraz bardziej pełną piersią, czując się coraz bardziej swobodnie, lekko i wolno. Kiedy prawdziwie nie identyfikujemy się z uczuciami, naturalnie dajemy im pozwolenie do tego, aby były, bez żadnych prób zarządzania nimi, ani manipulowania nimi, bo przestajemy wchodzić z nimi w jakąkolwiek relację. I paradoksalnie, brak relacji opartej na poczuciu identyfikacji z nimi okazuje się być bardzo dojrzałą relacją, z braku lepszego słowa. Kiedy pozwalamy sobie być tym, co doświadcza tego, który czuje się w pewien sposób, w naturalny sposób, jesteśmy przestrzenią akceptacji dla każdego z uczuć. Pozwalając sobie być świadomością, która jest zawsze wolna od identyfikacji, pozwalamy sobie być miłością dla tego, który czuje się w dany sposób. To istotna kwestia, bo dystans w najmniejszym stopniu nie oznacza dysocjacji ani separowania się od uczuć i doświadczeń. Kiedy uwalniamy się od nawykowego łączenia poczucia siebie z emocjami i myślami, powracając do naturalnego stanu czystego istnienia, czystego jestem, pozwalamy sobie być sercem świadomości dla każdego z uczuć. Często sięgam w tym miejscu po metaforę niebiańskiego rodzica, którym jest nasza pierwotna natura świadomości oraz dziecka, którym jest wymiar naszego ludzkiego doświadczenia. Kiedy dojrzewamy duchowo i budzi się w nas głębokie pragnienie komunii z czymś większym, czymś prawdziwie transcendentnym, w stopniowy i naturalny sposób zaczynamy mieć przebłyski tego, że niebiański rodzic, ku któremu wyciągamy naszą dłoń, jest w rzeczywistości tym, czym jesteśmy. Ponad każdą z tożsamości, ponad każdym z uczuć, ponad każdą wiarą, ponad każdą myślą i wyobrażeniem. I wówczas dziecko, które czuło się osamotnione i odseparowane, wygnane z raju, opuszczone przez Boga, zaczyna uświadamiać sobie nigdy nie utraconą jedność ze swoim rodzicem. I kiedy ma to miejsce, kiedy te dwa pozornie oddzielne wymiary nieba i ziemi i świadomości człowieka są na nowo odkryte jako niepodzielna jedność, nasze ludzkie doświadczenie zostaje gruntownie przetransformowane. Kiedy przykładowo nie jesteśmy już dłużej kimś, kto jest smutny,
lecz obecnością, której wydarza się uczucie smutku, smutek w naturalny sposób otrzymuje dar akceptacji i pozwolenia, aby był. I kiedy ma to miejsce, smutek w swoim czasie transformuje się w poczucie głębi i pięknego rodzaju powagi, której dotychczas mogliśmy nie być w sobie świadomi, kiedy identyfikując się dawniej z tym uczuciem, ocenialiśmy je jako niepożądane i niechciane. Smutek otrzymuje miłość i akceptację w zupełnie samoistny sposób, kiedy nie jesteśmy już dłużej kimś, kto próbuje go zmieniać. Mówiąc prościej, stan identyfikacji nigdy nie jest przestrzenią prawdziwej akceptacji, gdyż domeną prawdziwej, bezwarunkowej akceptacji i niedualnej miłości jest serce, które jest wolnością od wszystkich identyfikacji. Jednocześnie, spoczywając jako otwartość świadomości, która jest obecna przed każdą z identyfikacji, które wydarza się w umyśle, wiele z dotychczasowych emocji, których doświadczaliśmy, przestaje istnieć. Jest tak dlatego, że duża część emocji wynika właśnie z tego niewinnego nieporozumienia, którym jest łączenie naturalnego, pierwotnego poczucia jestem z pewną tożsamością. Kiedy naprawdę przestajemy się identyfikować z pewnym obrazem siebie, do którego przywykliśmy, dotychczasowy ciężar emocjonalny zwyczajnie opada, sam siebie, zupełnie samoistnie. Nie jesteś żadną treścią. Jesteś tym, co postrzega treść doświadczeń, odczuć, myśli, obrazów, wyobrażeń, przekonań, wiary. Ty, prawda, którą jesteś, nie posiadałeś nigdy żadnej konkluzji na swój temat, którą można przedstawić jako koncept i ideę, jakość i przymiotnik. Postrzegasz w sobie tego, który może posiadać najróżniejsze przekonania, pozytywne i negatywne, na temat tego, kim jest i jaki jest, lecz żadne z nich nie jest ostatecznie tym, czym naprawdę jesteś. Wolność, która nic nie musi o sobie wiedzieć. Otwartość, która postrzega najróżniejsze jakości, barwy, obrazy i dźwięki, lecz sama w sobie nie tyle jest bez jakości, co jest zdolnością do doświadczania najróżniejszych jakości, gry tego życia. Pełnia, która mieści w sobie cały, nieskończony wszechświat, oko świadomości, którą jesteś. To tylko słowa, lecz prawdziwa, oddana kontemplacja nad ich faktycznym, doświadczalnym znaczeniem może odkryć w Tobie samego Boga. Dziękuję Ci, jak zawsze, za cenny płomień Twojej uwagi, która zwraca się ku sobie. Serce umysłu. Umysł, fizyczny umysł, sam w sobie nie posiada zdolności, aby postrzegać intuicyjną wizję, wiedzę serca. Fizyczny umysł porusza się jedynie na płaszczyźnie zgromadzonych informacji, z których co najwyżej może wysnuwać ograniczone domniemania. Dlatego nie jest tym, co zna kierunek statku przeznaczenia życia. A ujmując to dosadniej, nie ma tak naprawdę o niczym pojęcia. To nie jest rolą umysłu, aby był kapitanem trajektorii naszego życia. Umysł nie został stworzony po to, aby był naszym systemem nawigacyjnym. I nie ma prostszej rzeczy od udowodnienia tej prawdy. Wystarczy proste dostrzeżenie tego, że samo mentalne kalkulowanie i rozważanie tego, co będzie najlepsze, jest tak naprawdę dowodem na to, że pozbawiamy siebie w tej chwili decyzyjności serca. Umysł nigdy nie dochodzi do ostatecznych konkluzji. Nigdy do końca nie wie, co będzie najlepsze. Zawsze jest w nim obecna wątpliwość, nawet jeśli wszystkie kalkulacje przemawiają za pewnym wyborem. Umysł nigdy nie jest pewny niczego. Zawsze pozostaje świadom wielu możliwości i potencjału, z których nie potrafi do końca wybrać tego jednego. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że nie został stworzony poprzez inteligencję świadomości, aby stać u sterów kierunków życia. Zostań chwilę z tą kontemplacją, jeśli możesz. Umysł nigdy, przenigdy nie jest czegoś pewien do końca.
nawet jeśli myśli, że posiada solidne postawy i przesłanki ku czemuś. Nawet wtedy nie jest pewny. Nigdy nie jest niczego pewien, a szczególnie wtedy, kiedy wydaje mu się, że jest. Umysł nigdy nie zatrzymuje się w miejscu pewności. Dopiero kiedy zaczyna dostrzegać własne ograniczenia i otwiera się na partnerstwo z sercem, dopiero wówczas staje się receptywny na pewność, której źródłem może być jedynie to samo serce. On sam nie posiada takiej zdolności, aby coś wiedzieć. Umysł może jedynie coś wiecznie rozważać, lecz nigdy nie może wiedzieć czegokolwiek. Taka jest jego natura. Tak został zaprojektowany. Wiedza jest sercem, lecz staje się uświadomiona i wyrażona tylko wówczas, kiedy świta w umyśle, który poddaje się w piękny, dewocyjny sposób sercu. To dlatego możemy doświadczać częstego poczucia zagubienia, kiedy wydaje się nam, że umysł może podjąć jakąkolwiek decyzję. To jest tak, jakby werbować go do zadania, do którego nie został stworzony. Może się naprawdę mocno starać i dawać nam najróżniejsze sugestie, lecz nigdy nie zapewni nam pewności. Nigdy nie poczujemy się faktycznie w głęboki sposób decyzyjni, kiedy opieramy się jedynie na jego domysłach. Prawdziwa decyzyjność, prawdziwe znaczenie decyzyjności paradoksalnie nie jest odczuwalne, jakbyśmy podejmowali jakąkolwiek decyzję. Poczucie nas jako tego, który decyduje, obecne jest jedynie wtedy, kiedy osamotniony umysł próbuje desperacko sam nawigować na zawsze niepewnych wodach życia. Lecz kiedy umysł zaczyna poddawać się sercu, kiedy naprawdę zaczyna dostrzegać serce jako faktyczne źródło wiedzy, wówczas ich komunia, umysłu i serca, pozostawia nas jedynie jednym oczywistym wyborem. A jeśli istnieje tylko jeden wybór, to nie ma tutaj miejsca na zastanawianie się, który wybór jest lepszy, kiedy jest tylko jeden. Dlatego w braku obecności zastanawiania się nad decyzją jesteśmy bardziej nurtem rzeki życia niż kimś, kto musi sam dbać, aby rzeka płynęła w dobrym kierunku. Dlatego ten ja, który decyduje i zarządza, to poczucie sprawstwa zlewa się coraz głębiej w jedności z samą siłą życia. Kiedy pozwalamy sobie być sercem, którym jesteśmy, doświadczamy siebie samych coraz wyraźniej jako część samego nurtu życia. I wówczas z tego miejsca jesteśmy jego kierunkiem, zamiast pytaniem naszej głowy, jakie ma tutaj sugestie. Zwykle w oparciu o cały bogaty zestaw uwarunkowań kolektywnej nieświadomości ludzkości. Rolą umysłu jest ciągły stan słuchania cichego serca. I kiedy umysł cichnie w tym słuchaniu, słyszy wówczas rozbłyski prawdziwej inspiracji. I w tym odnajduje swoje miejsce i jedność z sercem, w świętej komunii. Pewność, o której wspomniałem przed chwilą, nie jest dokładnie tym, w jaki sposób jest rozumiana potocznie. Pewność nie polega na tym, że znamy każdy szczegół i niuans tego, co jest do zrobienia. Pewność nie opiera się na tym, że wiemy, gdzie pójść i co powiedzieć. Pewność wynika sama z siebie, jakkolwiek niejasno może to brzmieć. Pewność jest orientacją naszej istoty zwróconej ku siebie, ku sercu. I w tym znajduje się źródło zaufania do wszystkiego, do siebie, do życia. A poprzez łaskę zaufania w naturalny sposób porzucamy potrzebę, aby znać nasz każdy kolejny krok. Porzucamy potrzebę, by wiedzieć. Kiedy jesteśmy zwróceni ku sercu zaufaniu, bez nalegań na to, aby wszystko wiedzieć, wiemy dokładnie to, co faktycznie jest nam potrzebne w danej chwili. To jest to, co znaczy być pewnym. Pewność jest pozwoleniem, aby słuchanie cichości serca wyjawiło nam wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli jest to jedynie cisza i sam spokój,
Dokładnie to jest wymagane w tym momencie. Jeśli godzinę później będzie to niewinna chęć i inspiracja, aby pomalować sobie twarz węglem, dokładnie to jest wymagane w tym momencie. Jeśli w tym słuchaniu uświadamiamy sobie jakąś emocję, która do tej pory chowała się przed naszą świadomą uwagą, dokładnie to, aby ją czuć, jest istotnym zaproszeniem tej chwili. Jeśli któregoś dnia wyniknie z tego słuchania impuls do jakiegoś konkretnego biznesu, świetnie. Jeśli w tej chwili niekoniecznie, dokładnie to, co jest obecne w tym momencie w nas, jest dokładnie tym, co jest najistotniejsze dla naszej ewolucji. Nawet jeśli nasz umysł, który może czuć się odległy od serca, sugeruje, że coś innego jest teraz ważniejsze i bardziej obiecujące. Pewność, prawdziwa pewność, o której piszę dzisiaj, jest częstotliwością zaufania. Zaufania, które nie ma potrzeby opierać się na czymkolwiek. Zaufania, które nie wynika z niczego. Zaufania, które jest powodem siebie. Umysł, głos naszych myśli, nie wie niczego. Nie jest intuicją, która wynika z wizji naszego ducha, który widzi wszystko, wszystkie potencjały możliwości. Nasz mały umysł wie tylko to, co postrzegł w przeszłości, lecz nasz duch, nasza kwantowa świadomość, widzi przyszłość i wie, dokąd naprawdę zmierzamy. Nasze duchowe serce świadomości samo w sobie jest wiarą w to, że wszystko zawsze jest na miejscu, jakkolwiek obecne okoliczności mogą się prezentować w tej chwili. Nasze serce wie, że zmierzamy zawsze w kierunku ekspansji świadomości i rosnącej dojrzałości, w kierunku głębszej i głębszej komunii z naszą mądrością, w kierunku prawdziwego spełnienia. Nie dlatego, że serce opiera się na ślepej wierze, ale dlatego, że widzi, co nas czeka. Dosłownie. Dlatego jest spokojne. Dlatego jest źródłem solidnej, prawdziwej wiary, która nie jest czymś nadziejami. Wiara jest słuchaniem. Wiara jest otwartością na głębszy wymiar naszej nieskończonej istoty. Wiara nie jest nadzieją, wiara jest wiedzą. I tym jesteś w swojej esencji. Wiedzą o tym, że wszystko jest dobrze. Głos niespokojnych myśli nie ma nic z tobą wspólnego. Zwróć się ku sobie i pozwól, aby z czasem ten sam niespokojny umysł odnalazł komfort w tobie, w sercu świadomości, którym jesteś. Jesteś wiedzą o tym, że wszystko jest dobrze. I kiedy zdejmujesz z siebie ciężar identyfikacji z niespokojnym umysłem, który czuje się zagubiony, czując się osamotniony od serca, któremu nie jest chętny zaufać, odnajdujesz siebie jako samo serce. I jako serce jesteś zapewnieniem o tym, że wszystko jest dobrze. Jesteś tym, czemu w własnym czasie i tempie poddaje się niespokojny umysł, odnajdując w końcu w tobie, w sercu, opokę pewności. I kiedy umysł uspokaja własne nalegania na to, aby być kapitanem statku tego życia, wówczas staje się chętny i otwarty na prawdziwe dyrektywy samej świadomości, samego życia. Cisza. Wysłuchać głosu naszych uczuć prawdziwie i dogłębnie oznacza wsłuchiwać się w ciszę, którą jesteśmy. Słuchanie jest przeżywaniem nagiego doświadczenia, będąc wolne od wszelkich komentarzy i opinii na temat emocjonalnej treści naszego doświadczenia, jakkolwiek się prezentuje. Poświęcam uwagę uczuciom dlatego, że każdy dylemat, wewnętrzny konflikt, niejasność, brak klarowności i zagubienie obdarte z powierzchownej, mentalnej warstwy myśli jest pełną emocją, z którą nasz umysł może toczyć debatę. Dając uwagę bezpośrednio temu, co czujemy, zamiast zajmowania się analizą naszych myśli,
Opuszczamy się uwagą coraz precyzyjniej w głąb zasadniczej, pierwotnej rany i korespondującego z nią podświadomego przekonania na temat życia. Kiedy poświęcamy uwagę naszemu ciału emocjonalnemu z wrażliwą wnikliwością naszej miękkiej uwagi, dajemy możliwość na integrację ciała mentalnego z ciałem emocjonalnym w jeden, naturalny stan harmonii, doświadczalny jako poczucie wewnętrznej cichości, ciszy egzystencji. Zaproszeniem tych słów jest otwarcie się na to, że kiedy prawdziwie dajemy przestrzeń na to, aby pozwolić wybrzmieć naszym uczuciom, okazując im uwagę pozbawioną wszelkich wymagań i oczekiwań, wówczas najgłębsze uczucia obecne w nas stają się bramą ku doświadczeniu naszej prawdziwej natury, czystej świadomości, ciszy, pełnej pustki egzystencji. Nasze uczucia nie są przeszkodą dla harmonii i doświadczalnej jedności z duchową esencją. W rzeczywistości są niezwykle dokładną mapą i systemem nawigacyjnym, który pokazuje nam drogę powrotną z separacji utożsamiania się z niezdrowym ego na powrót ku źródłu, do miejsca, którego przyszliśmy, którym jest kosmicznym ocean świadomości, ciszy. Dlatego sama chęć i otwartość, aby przywitać każde uczucie tak samo, zarówno piękne i gorzkie, jest jednoczesnym otwarciem się na nowe duchowe serce świadomości. Jedną z najbardziej praktycznych i owocnych duchowych praktyk jest prostota czucia tego, co czujemy. Nie używamy naszego umysłu do tego, aby zatrzymać się na analitycznym poziomie oceniania, komentowania i krytykowania naszych uczuć, ale pozwalamy sobie zwyczajnie je odczuwać dokładnie w takiej formie, w jakiej się prezentują. A jeśli nie możemy nic poradzić na aktywność naszych niespokojnych myśli, nie walczymy z nimi. Czujemy niepokój umysłu, który nie wie, co zrobić ze sobą, kiedy pozwalamy mu odpocząć od roli komentatora. Czujemy. Tak po prostu. Dokąd nas to zaprowadzi? Nie musimy posiadać żadnej odpowiedzi. Nie robimy tego, aby osiągnąć jakiś cel. Jesteśmy czułą uwagą dlatego, że tym jest nasze serce. Jesteśmy bezwysiłkową uważnością, która może postrzegać w sobie najróżniejsze tendencje do oceniania i wzorce psychologicznego uzależniania od krytyki i stałych obaw, lecz sama w sobie jest cichą, nieoceniającą, inteligencją serca. Uczucia mogą posiadać głos, lecz kiedy pozwalamy sobie być słuchaniem, wówczas z czasem, stopniowo ich mowa odkrywa siebie jako naturalną cichość. Nie musimy próbować zmieniać naszych uczuć, ani udawać, że nie istnieją w poszukiwaniu harmonii. Uczucia są harmonią. Dlatego jedynym miejscem, w jakim odkrywamy harmonię, jest dokładnie to miejsce, w jakim znajdujesz się teraz, emocjonalnym, jak również dosłownym sensie. Jeśli nie potrafimy zobaczyć harmonii przebraną w formę smutku i dojmującego poczucia braku osamotnienia, to jest tak dlatego, że nie pozwoliliśmy sobie spojrzeć głębiej na te uczucia. A głębią tego spojrzenia jest nasza otwartość na to, aby doświadczyć tych uczuć w nagi, bezpośredni, wolny od mentalnych strategii sposób. I nie jest to łatwe, owszem. Lecz ból odmawiania tego najwyższego zaproszenia emocjonalnej alchemii, świadomej uwagi jest w rzeczywistości jeszcze bardziej dotkliwy. Możesz wyobrazić sobie powierzchnię jeziora, którego tafla spoczywa w głębokim bezruchu. Jest to analogia do doświadczalnego odczucia harmonii. Wody naszej istoty pozostaną w błogim, przejrzystym, naturalnie spokojnym bezruchu. Jeśli ktoś rzuci kamień, który wzburzy i pomarszczy jego powierzchnię w rozchodzące się falami okręgi, co oznacza na tym przykładzie pojawiające się w nas różne emocje,
To kiedy jezioro jest pozbawione samo sobie, w braku jakiejkolwiek ingerencji, wówczas naturalnie, z czasem, powraca do swojej pierwotnej formy, gładkiej, spokojnej powierzchni. I to jest dokładnie to samo, co ma miejsce, kiedy pozwalamy sobie czuć to, co czujemy, bez ocen i manipulacji uczuć, pojawiających się w polu obecności, którą jesteśmy. Czy woda sama w sobie w jakikolwiek sposób zostaje dotknięta i wytrącona ze swojego naturalnego stanu? Nie, nigdy. Może doświadczyć siebie w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek konfiguracji uczuć i myśli, lecz sama w sobie nigdy nie przestaje być tym, czym jest. Jest bezimienną ciszą. Tak samo jak chłopiec, który rzucił nią kamień oraz kamień sam w sobie, wszystko jest manifestacją ciszy. Coś doniosłego ma w nas miejsce, kiedy pozwalamy sobie być samym słuchaniem, samą otwartą przestrzenią, która jest zawsze wolna od ocen i chęci zmiany uczuć. Odkrywamy, że jeszcze głębiej to nie ma znaczenia, w jakim stanie znajduje się tafla jeziora. Prawdziwy spokój, prawdziwa cisza jest niezależna od jego stanu. I paradoksalnie, kiedy wszystko jest sobie równe, piękne i gorzkie uczucia, wówczas doświadczamy sobie bardziej na poziomie głębin jeziora, kiedy pozostają zawsze spokojne i nieporuszone. Na powierzchni zawsze będziemy doświadczać neutralnych preferencji gładkiej, spokojnej fali. To zupełnie naturalne, to zupełnie normalne. To również jest częścią harmonii. Jednak uwalniamy się z ciężaru miedzianych okołów prób ucieczki, zmiany, manipulacji i ingerencji naszego emocjonalnego stanu. Uwalniamy się od prób wygładzania na siłę wód jeziora, które same w sobie tworzą kolejne wzburzenia na jego powierzchni. Często jeszcze silniejsze od poprzednich i w konsekwencji nie mają końca poza chwilą snu i krótkimi momentami oddechu. W rzeczywistości wzburzone wody nigdy nie są problemem. Doświadczamy ich jako problemu, kiedy widzimy je jako problem. I kiedy postrzegamy je jako problem do rozwiązania, próbujemy je kontrolować. I dokładnie te same próby kontroli są jednym powodem stanu dysharmonii. Nie to, że czasem woda może znajdować się w ruchu fal, a tylko próby manipulacji i zarządzania ich poruszaniem. Harmonia jest ciągła, nawet w obliczu najróżniejszych uczuć. Dysharmonia jest percepcją niezdrowego ego, które postrzega pewne uczucia jako zagrożenie. I kiedy widzi je jako zagrożenie, próbuje je kontrolować. Próbuje je omijać, zaprzeczać ich istnieniu, spychać na margines świadomości, wypierać je oraz zmieniać ich formę. Tymczasem serce jest tą samą cichą wodą, która z własnej natury pozwala na wszystko. I w tym pozwoleniu jest niezmienną harmonią, której nic nigdy nie może zmienić i zaburzyć. Wyobraź sobie, że każdy wewnętrzny dysonans jest powodem do ożywionego zainteresowania pozbawionego agendy, zamiast automatyczną etykietką. Coś jest nie tak. W jaki sposób mogę to zmienić? Wyobraź sobie, że każda chwila emocjonalnego dysonansu spotyka się z naturalną odpowiedzią miękkiej, czułej ciekawości, bez względu na to, jaka jest natura tego, co odczuwamy w danej chwili. Nie jest to coś, co wytrenowaliśmy w sobie w drodze duchowej dyscypliny, ale bardziej jako wynik otwarcia się na otwartość naszego serca, które postrzega każde doświadczenie jako zaproszenie do głębszej refleksji, która nie jest mentalną aktywnością, a nagą, otwartą, miękką uwagą, witającą wszystko tak samo. Nie musisz tego kultywować. Jesteś tą otwartością. Wystarczy pozwolić jej, aby to ona była odpowiedzią na każde doświadczenie. Jest ból, jest ból. Jest smutek, jest smutek. Jest zagubienie i poczucie beznadziei. Jest odrzucenie. Jest, to wszystko, na tym koniec, sama esencja, samo uczucie.
Kiedy to się zmieni? Jest. Kiedy to odejdzie? Co muszę zrobić, żeby to odeszło? Jest. I co dalej? Boli mnie. Jest. To donikąd nie prowadzi, bez sensu. Lepiej sprawdzić, co jest ciekawego na Netflixie. Jest. I co? Mam niby z tym zrobić. I to mi pomoże? Okej, spróbuję, żeby to w końcu sobie poszło. Jest. Nie działa, pieprzyć to wszystko. Jest. Boli mnie. Bardzo dobrze. Gubię się w tym, nie chcę tego, nie wiem, co mam z tym zrobić. Jest. Jestem zmęczony. Bardzo dobrze. Wzdycha. Bardzo dobrze. To naprawdę jest trudne. Tak, bardzo dobrze. Dobrze, poddaję się. Jestem totalnie pogubiony. Dziękuję, bardzo dobrze. Tak, pogubienie. Tak. Pięknie, pozwól sobie być. Nadal jest trudno. Tak, pozwól sobie być. Daj sobie przestrzeń. Czujesz? Czy coś nie mięknie, nawet jeśli nieznacznie? Nie dlatego, że próbujemy zaradzić na to, co czujemy, ale dlatego, że tego nie robimy. Jesteśmy obecni w bólu, ogniu, a także w błogości i uniesieniu, tak samo. Sama nagość, tylko to i przestrzeń. I w ten sposób zaczynamy odkrywać naszą cichość, którą jest ciszą egzystencji. I w tym znajduje się jedyna faktyczna odpowiedź i ulga. To jest dzisiejsze zaproszenie. To jest zaproszenie tego, co czujesz. Zaproszenie do odkrywania ciszy istnienia obecnej we wszystkim. Każde uczucie może odkryć przed tobą swoje źródło, jeśli pozwolisz. Właśnie tak. Właśnie tak. Egzystencjalna natura ciebie. To jest szczyt, którym jesteś. Zaproszenie tego spotkania dotyczy ciebie, który absolutnie, totalnie, bezgranicznie, na tyle, na ile potrafisz, dajesz sobie pozwolenie do tego, żeby usiąść, być i po prostu przyjąć twoją naturę, twoje istnienie, przyjąć to, czym jesteś. I usiąść jako najwyższy szczyt. Być może zabrzmi to górnolotnie, ale tak jest. Jako najwyższy szczyt egzystencji. Zapraszam cię. Pozwól sobie oddychać. I przypominam, nie musisz tutaj kompletnie nic robić. I prawda jest taka, że im mniej będziesz próbować cokolwiek robić, tym głębiej i tym szerzej otworzysz się na zaproszenie twojego własnego istnienia. Niech cisza mówi. Niech obecność przemawia. Nie musisz już nic ze sobą robić. Nic. Kompletnie nic. Zauważ, że intensywność tej chwili, tej obecności jest żywa. Nie dlatego, że robimy coś szczególnego, ale dlatego, że pozwalamy sobie odpocząć jako obecność, którą jesteśmy. Dostrój się do tego. Bycia, obecności, świadomości, którą jesteś. Świadomość, którą jesteś. Oko życia, którym jesteś. Jest absolutną doskonałością tej chwili, która nie potrzebuje być inna niż jest. I tak samo ty możesz odpocząć jako świadomość, którą jesteś, która nie ma potrzeby zmieniania czegokolwiek. I to nie znaczy, że zostaniesz zamieniony w posąg, ale z miejsca odpoczynku, tej odnowionej komunii z naturą, doświadczysz siebie jako inspirację, jako energię, jako chęć do stworzenia czegoś. Z miejsca już obecnej pełni,
z miejsca już obecnego spełnienia, którym jesteś. Pozwól sobie przyjąć darszan Twojej własnej egzystencji. Jesteś najwyższym szczytem. Rozsiądź się wygodnie w sobie. Zasługujesz na to. Od zawsze zasługiwałeś. A teraz możesz dać sobie pozwolenie do tego, żeby odpocząć jako godność samej egzystencji do tego, żeby była tym, czym jest. Jesteś godzien wszystkiego, dlatego że istniejesz. A jeśli istniejesz, jesteś jednym z całą egzystencją. Dlatego że pierwotną jakością egzystencji jest egzystencja, jest bycie, jest istnienie. Istniejesz, dlatego jesteś jednym, z jednym istnieniem egzystencji. Dlatego zasługujesz na absolutnie wszystko. Jesteś tak nieskończenie cenny i równie pełen najwyższych zaszczytów, co sam wszechświat. Nie mniej i nie bardziej, ale właśnie tak, nieskończenie. Lecz przyjąć to oznacza odpocząć jako świadomość, jako serce świadomości, jako to, co jest wiecznym okiem egzystencji, która nigdy nie śpi i którym jesteś. Dlatego przyjmij to, otwierając się na Shivę, na świadomość, na Swarupę, na esencję, na świadomość, która doświadcza samej siebie poprzez ciebie. Jesteś nieskończonym duchem. Przyjmij należne ci miejsce i zobacz siebie jako Bożą doskonałość i perfekcję. Zasługujesz na to. Poczuj to. Pozwól sobie poczuć tym, naprawdę jest to zaproszenie. Niech cisza wybrzmiewa symfonię twojego własnego istnienia. I z tego miejsca, tej wysokiej częstotliwości, samej świadomości, która tak naprawdę w tym momencie doświadcza siebie samej, dlatego, że patrzy na siebie w tym momencie, widzimy formę mojego spojrzenia, które spotyka się z Twoim. Widzimy formę, ale poza formą jest czysta przestrzeń samego ducha, samej świadomości, która spogląda na siebie samą w cudzie życia. Świadomość jest jedna i świadomość poprzez te dwa punkty, mnie i ciebie, spogląda na siebie samą w tej chwili. Nie musisz niczego rozumieć. Nie musisz niczego pamiętać, nie musisz niczego zatrzymywać, nie musisz nic, już na zawsze, nic. To jest Twoja niezmienna natura, jesteś wiecznością, która doświadcza czasu tego życia, tej przemijalności tego życia. Ty jesteś okiem egzystencji, które jest wieczne i nieprzemijalne. Tym jesteś. Z miejsca tej częstotliwości, tego rozpoznania, tej uwagi, która zwrócona jest prosto na źródło, prosto na swoje własne źródło. Uwaga nie dotyczy czegoś, jakiegoś obiektu, formy, jakiejś myśli, czegokolwiek, ale jest zwrócona prosto na własne źródło. Świadomość, która przegląda się w zwierciadle samej siebie. Teraz, jako samadhi istnienia, i z tego miejsca, tej częstotliwości, tej uwagi zwróconej o 180 stopni, prosto na siebie samą odkrywamy jedność z egzystencją. Tą godność, tą boską godność naszej natury,
I z tego miejsca, z miejsca tej częstotliwości, wszystko, co znajduje się poniżej tej częstotliwości, zostaje z czasem przetransformowane, przetransmutowane, zmienione. Dlatego, że w tym momencie znajdujemy się w komunii z czystym światłem egzystencji, z czystym światłem świadomości. I odpoczywając jako światło, którym jesteśmy, pozwalamy, aby treść naszej pamięci komórkowej, zapisanej w ciele, mogła się zmienić i przetransformować. To rozpoznanie może cię zmienić. To rozpoznanie może cię zmienić. Odkrywasz to, co jest niezmienne. I dzięki odpoczynkowi w tym, co jest niezmienne, to, co jest zmienne, może zostać przetransformowane w lepszą i wyższą wersję siebie. Wyższy potencjał swoich możliwości. Przyjmij ten darszan. Otwórz się na serce świadomości, którym jesteś. Pozwól, aby miłość istnienia wypełniła ciebie. Otwórz się na nią. Pozwól, niech wypełni każde miejsce w tobie, który żyje z takim poczuciem braku godności. Pozwól na to. Jesteś boskością. Jesteś boskością, która ma moc. Która ma moc. Która jest mocą. Która może przetransformować wszystkie wzorce. Wszystkie negatywne wzorce, które opierają się głębiej, najgłębiej na tym pierwotnym poczuciu braku godności do tego, aby przyjąć miłość. Żeby zobaczyć, jestem godzien najwyższego. Pozwól, cokolwiek czujesz w tym momencie, pozwól. Niech to się dzieje, pozwól na to, pozwól na wszystko. Otwórz się, powiedz temu, tak, tak, zrób ze mną co tylko chcesz, jestem twój. Jestem absolutnie od samego początku mojej istoty do samego końca twój. Oddaję ci się, Boże, zrób ze mną wszystko, uczyń mnie twoim zwierciadłem, czystym zwierciadłem. Chcę ci służyć, dlatego że jestem tobą. Chcę spełnić twój najwyższy potencjał, moje najwyższe powołanie, dlatego że ty jesteś moja radość, dlatego że tym jest powód, dla którego się tu rodziłem. Tym jest pragnienie mojego ducha. Chcę otrzymać czułość, chcę się otworzyć na miłość i chcę dawać miłość i chcę przypominać innym o tym, że również na nią zasługują, że również są piękni, że kipią energią, entuzjazmem, inspiracją do tego, żeby stwarzać nowe światy, nowe rzeczywistości. Do tego, żeby ten świat przekonał się do tego, czym faktycznie jest ludzka forma i co może stworzyć i czym może być. Pozwól otrzymać darszan Shiwy, którym jesteś. Którym jesteś. Ty jesteś najwyższym szczytem. Otwórz się. Pozwól jeszcze raz, cokolwiek czujesz, otwórz się na to. Dlatego, że to jest szczelina, poprzez którą może wypełnić się transformujące światło twojego ducha, świadomości, którą jesteś. Oddychaj głęboko. I pozwól sobie być samym przyjmowaniem. Tylko to. Samo przyjęcie. Oddech, obecność, przyjęcie. Otwartość, która pozwala sobie czuć wszystko. Otwartość, która z niczym nie walczy. Otwartość, która nie próbuje niczego zmieniać. Przyjmij energię, przyjmij darszan, która dzieje się w tym momencie, w tej chwili i niech to przemówi głośniej, wyraźniej i głębiej od tych wszystkich słów, które zapadły. I być może czujesz, jak wszystko wibruje.
Dlatego, że im głębiej otwieramy się na częstotliwość naszej natury, świadomości, tym wyraźniej doświadczamy tych wszystkich form tego ciała. Jako wibracje, bardziej jako energię. Dlatego, że zbliżamy się naszą percepcją do czystej częstotliwości samej egzystencji. Dlatego czujesz być może, jeśli nie, to w porządku. Nie przejmuj się, nie ma problemu. Ale być może czujesz tak, jakby wszystko wibrowało. Tym tak naprawdę jest egzystencja. Jest wibracją świadomości. Widzisz, wszystko jest energią. Wszystko jest świadomością. Twoje ciało. Wszystkie, nawet podświadome, najgłębsze wzorce, które są zapisane w ciele komórkowym i które możemy nieświadomie odgrywać i które mogą w dosyć dużym stopniu dyktować trajektorię naszego życia, które w dużym stopniu mogą decydować o tym, jakie decyzje podejmujemy i w efekcie, jak może wyglądać nasze życie. Ale wszystko jest świadomością, wszystko powstało i wszystko może zostać przetransformowane w inne formy, bliższe temu, co jest naturalne. Tej częstotliwości naszej natury, tej radości, która jest najgłębszym ze spokojów. Dlatego, kiedy odpoczywasz jako świadomość, kiedy odpoczywasz, kiedy pozwalasz sobie być otwartością, być może mam trochę nawiedzony głos tym razem, ale tak, to jest pewna transmisja. To jest pewna transmisja, dlatego moje ekspresje musi się zmieniać po to, żeby być naczyniem, poprzez które będzie mogła się wyrazić. Dlatego, że przemawiam do ciebie na różnych poziomach. Ta transmisja dotyczy różnych poziomów. Ten, na którym słyszysz moje słowa i rozumiesz, jest tylko jeden niewielki fragment tego, co tak naprawdę dzieje się tu i czym jest to zaproszenie. Dlatego wiedz, że sam odpoczynek w sobie, jako otwartość bez granic, którą jesteś, jako serce, które jest zawsze otwarte, które jest pozwoleniem na wszystko, które z niczym nie walczy, które niczego nie zmienia, z niczym nie dyskutuje, które może być świadome dyskusji naszego ego, ale samo w sobie nie toczy żadnej dyskusji, absolutnie z niczym. I kiedy odpoczywamy jako to, dostrajamy się do tej wyższej częstotliwości świadomości. I dzięki temu otwieramy się na miłość, która wypełnia. Korzeń naszego cierpienia, którym jest tak naprawdę poczucie niegodności takiej kosmicznej, takim najgłębszym możliwym sensie i znaczeniu. Wszechświat nie jest swoim rodzicem, który mógł cię różnie traktować, który może nie kochał cię taką bezwarunkową miłością, stąd dorastamy gdzieś z takim głębokim poczuciem tego, żeby zasłużyć sobie na miłość życia, egzystencji, wszechświata, Boga. I ja też muszę coś zrobić. I to jest jedna z najgłębszych ran ludzkości. Ale w tym momencie adresujemy ją, dając jej obecność. Pozwalając jej być, spoglądamy na siebie i po prostu jesteśmy otwartością. I im częściej pozwalasz sobie na odpoczynek w tej czy w innej formie, kiedy zwracasz się ku sobie, kiedy pozwalasz sobie być, kiedy pozwalasz sobie być taki, jaki jesteś, to budujesz w ten sposób pewien emocjonalny, duchowy kapitał, który z biegiem czasu transformuje całą twoją istotę. Dlatego, że to, co dzieje się teraz, jest
pewnym rodzajem aktywacji, jest pewnym rodzajem przestrzeni transformacji, która już na zawsze pozostawi cię innego. Ale prawdziwa praca, która jest tak naprawdę radością samego życia, jest praktyka medytacji, praktyka troski o siebie, praktyka odpoczynku jako otwartość, która jest otwarta i która na nic nie nalega i która pozwala wszystkiemu być, tak wewnętrznie w nas, emocjonalnie, mentalnie. I która w ten sposób jest tym, tą obecnością, która transformuje, leczy i uzdrawia każdy wzorzec, który opiera się na tym braku godności, aby przyjąć miłość. Dlatego zapraszam Cię, przyjmij to zaproszenie i okaż je sobie i nie przestawaj. I potraktuj to poważnie, dlatego że zasługujesz na to. Zasługujesz na to, abyś potraktował sam siebie poważnie, dlatego że całe życie potrzebuje Ciebie. Tak, jesteś potrzebny tutaj. Tak, Twoja otwartość Twojego nagiego serca jest tutaj potrzebna. Tak, to życie potrzebuje Twojego unikalnego talentu, który jest najwyższą radością, aby go wnieść tutaj, aby się nim podzielić dla Ciebie i dla tego świata. I dlatego potraktuj siebie poważnie. Jeśli pojawia się jakaś trudna emocja, pozwól sobie na nią. Jeżeli to jest strach, dobrze. Pozwól, żeby strach był strachem i nie próbuj z nim walczyć, nie próbuj go zmieniać. Nie sięgaj po jakieś mądre taktyki i strategie, żeby go zmienić, ale pozwól sobie być otwartością, obecnością, która doświadcza. Dlatego, że w tym nagim doświadczeniu tego, co jest w nas obecne, wydarza się cud ognia transformacji. Dlatego, że w ten czy inny sposób wychodzą na powierzchnię pewne emocje w nas, trudne, niełatwe. W tym momencie ogień transformacji zaczyna płonąć w naszej istocie. Dlatego nie chodzi o to, żeby gasić. Chodzi o to, żeby płonąć w nim. Nie bój się żadnego doświadczenia emocjonalnego w tobie, ale pozwól sobie na niego, dlatego że to jest twoim wyzwoleniem. Ogień tego, co czujesz, jest tym, co cię wyzwoli. Kiedy siedzimy w medytacji, bardzo często gdzieś po 40 minutach, po godzinie, czasem możemy doświadczyć czegoś bardziej intensywnego. Jakaś część nas ma wielką ochotę już wstać i uciec tak naprawdę. Ale zapraszam Cię do tego. Zostań, wytrzymaj. I tak naprawdę powtórzyłem o tym już wiele razy. Ale to jest świeże. To jest cenne. To jest potrzebne, żeby to powtarzać. Życie w swoim geniuszu wynosi na powierzchnię najróżniejsze uczucia w nas, z którymi jeszcze nasza świadoma uwaga, naszego płomienia jeszcze się nie spotkała w pełni do końca. Dlatego zaproszenie istnieje w każdej chwili. I to nie jest tak, że dzieje się coś tylko trudnego i złego w Twoim życiu. Dlatego, że te wszystkie najróżniejsze sytuacje, które wynoszą na powierzchnię jakieś nasze słabości, jakieś emocje, które owszem, nie są łatwe, owszem, mogą być bolesne, które owszem, możemy nawet doświadczyć siebie w taki sposób, że nie widzimy powodu, żeby żyć. I to jest bardzo poważne. Jest bardzo poważne. Ja to szanuję, ale obok tego wszystkiego, muszę to powiedzieć, wszystko jest zaproszeniem do tego ognia transformacji. Dlatego nigdy nie jesteśmy ofiarami życia, jeżeli widzimy siebie jako to, co ma moc. Ma moc. A mamy, Ty jesteś tą mocą, która jest w stanie znieść, wytrzymać każdy płomień, dlatego że Ty jesteś tym, co nigdy nie może być dotknięte przez absolutnie nic. Dlatego kiedy ten intensywny płomień transformacji ma miejsce, jest obecny w nas i rośnie, jakaś część nas, która boi się tej transformacji, dlatego że transformacja oznacza porzucenie dawnej tożsamości,
Wytrzymaj. Dlatego, że w tym momencie dojrzewasz do absolutnie nowej rzeczywistości, do nowej wersji ciebie. Do nowej wersji ciebie, która jest bliższa twojej naturze i w ten sposób masz możliwość żyć wyższą oktawą swojego potencjału. Żyć bliższym spełnieniem tego pragnienia, które zrodziło cię tutaj na ziemi. Dlatego nie bój się. Niech ogień spali wszystkie tożsamości, które nie są prawdziwe. I mówię to bardzo, bardzo w rzeczywistości, bardzo delikatnie, w sposób do ciebie. Bardzo tak naprawdę kochający i współczujący. Dlatego, że doskonale wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ale jest cenne. I w tym wyznaniu, w tym trudzie, pozwól, niech każda tożsamość, która nie jest już potrzebna, która jest ciężarem, pozwól, aby opadła z ciebie. Pozwól sobie być otwartością, która nie mówi niczemu nie i która wita wszystko tak samo. Bądź ogniem. Jeżeli płonie, płoń. Jeżeli jest spokój, dobrze, bądź spokojem. Ale kiedy się pojawia, płoń. Dlatego, że to jest twoja wolność, to jest twoje wyzwolenie, zasługujesz na to. Zasługujesz na to, aby w taki doświadczalny, namacalny sposób znać siebie jako wcielenie świadomości. Znać siebie jako wcielenie serca świadomości. Znać siebie jako miłość, która ma formę tego człowieka, która może przybrać głos, która może podjąć decyzję, która może zbudować nowy, lepszy świat. To jest twój potencjał, przebudzenie miłości, która jest tym, czym jesteś. Om Namah Shivaya.